Przepraszam za niewielkie spóźnienie. Szanowni Państwo, nie wiem, czego Państwo ode mnie oczekują, bo pierwszy raz tu jestem, to jest wymówką. Nie wiem, czy Państwo zaakceptują, że będę mówił na siedzącą. Mam nadzieję, że tak. A, dziękuję bardzo, no wspaniale. Wspaniale. Rozumiem. A proszę Cię bardzo. Klub Ronina panu Jarosławowi Kaczyńskiemu na pamiątkę spotkania 8 czerwca 2015 roku w Warszawie. Dziękuję. Otóż, szanowni Państwo, ja widząc tą rzeczywiście wypełnioną salę, coś sobie przypomniałem. Mianowicie przypomniałem sobie kick 2 chyba września 80 roku, tuż po zawarciu porozumień. Oczywiście tam ludzi było jeszcze więcej, tam się w ogóle nie można było dostać. I ja tam przyszedłem w towarzystwie osób z opozycji demokratycznej, no, mogliśmy tylko postać przez chwilę pod budynkiem. Sądzę, że większość Państwa wie, gdzie wtedy warszawski KIK był, a później przenieść się do Harendy. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że wtedy tych osób zainteresowanych tym, co się stało, było więcej niż tutaj. Niemniej to chyba, tak, mam nadzieję, że jest, nie wiem, jak tutaj mają inni, powodzenie, wydaje mi się, wynika z pewnego szczególnego momentu, takiego momentu przełamania, takiego momentu, który jest pierwszą częścią ofensywy, takiej dobrze przeprowadzonej ofensywy, ale częścią niekiedy najtrudniejszą. Ale to jest za nami. Jeżeli Państwo będą mnie pytać o to, co się działo w trakcie tej ofensywy, to w miarę mojej wiedzy oczywiście chętnie odpowiem. Natomiast tak naprawdę w tym momencie można powiedzieć front przełamany, ale od tego momentu właśnie do zwycięstwa jest jeszcze daleko. I dlatego, że cele zwykle są poza frontem, niekiedy daleko poza frontem, a po drugie dlatego, że możliwe są kontrataki. Krótko mówiąc, mamy przed sobą w tej chwili wiele różnych wydarzeń, których przebiegu nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Mam nadzieję, że efekt, który zresztą też będzie efektem tylko pośrednim, bo tak naprawdę ostatecznym celem jest zmiana w Polsce, ta realna zmiana, nie zapowiedziana, tylko taka, która rzeczywiście następuje, ale że ten cel pośredni, przepraszam, kolejny bardzo ważny, czyli powołanie rządu, jest w zasięgu możliwości. Tak mi się wydaje, chociaż musicie Państwo pamiętać, że kontratak już trwa. Kontratak już trwa i nie chodzi mi tu o różnego rodzaju krytyki, uszczypliwości czy ataki w stosunku do prezydenta Lekta czy w stosunku do nas. Chodzi mi o kwestie nieco bardziej skomplikowane, chociaż w gruncie rzeczy też proste. Otóż jaka jest dzisiaj główna chyba metoda obrony systemu? Przy czym przez system ja nie rozumiem oczywiście instytucji demokratycznych, łomnych, ale jednak jakoś tam funkcjonujących, no ostatnie wybory były jednak tego dowodem. Rozumiem to wszystko, co dzieje się poza kurtyną, a co na tym poziomie najgłębszym dotyczy obiegu pieniądza w Polsce, przesunięć własności, różnego rodzaju aktów nieekwiwalentnej wymiany na korzyść pewnej grupy uprzywilejowanej, ale także na korzyść podmiotów zewnętrznych, a na wyższych poziomach oznacza to obieg informacji, tego głównego nurtu medialnego, znaczy tej informacji, która jest najbardziej intensywnie przekazywana do społeczeństwa i wreszcie na tym poziomie jeszcze wyższym dotyczy to tych formacji politycznych, które to wszystko obsługują.
które można powiedzieć są pasem transmisyjnym tego układu już bezpośrednio w kierunku władzy, w kierunku tego, co reguluje już jawnie, a reszta jest niejawna, przynajmniej w dużej mierze ukryta życie publiczne. Ten system może być podważony, chociaż jest bardzo trudny do podważenia, tylko wtedy zostanie zmieniona władza publiczna. Natomiast ta władza może być zmieniona wtedy, jeżeli dążenie do zmian, które dzisiaj wyraźnie występuje w społeczeństwie, jest ewidentne, zostanie odpowiednio ulokowane. No, nie zdziwią się Państwo, jeśli powiem, że tą właściwą lokatą jest Prawo i Sprawiedliwość. Ale tej właśnie, pozwolę sobie używać określenia przenośnego oczywiście, tej właśnie lokacie przeciwstawia się formowana dzisiaj w Polsce już od dość dawna. Pierwsze przejawy pojawiły się już przed kilku laty. Opowieść o tym, że Prawo i Sprawiedliwość jest w gruncie rzeczy częścią establishmentu i odpowiada za to, co robi Platforma Obywatelska. Czyli jesteśmy naraz niezwykle gwałtownie atakowaną, od czci i wiary odsądzaną i można powiedzieć nieakceptowaną, często zresztą oskarżoną o antysystemowość opozycją, ale jednocześnie ponosimy odpowiedzialność za kształt rządów. To jest przekaz, który można zobaczyć w bardzo różnych miejscach. Niestety, mówię to z bólem, także na przykład w prawicowej prasie, tej nieestablishmentowej. Jest to przekaz nie mający nic wspólnego ani z prawdą, ani ze zdrowym rozsądkiem. To jest tak, jakby na przykład ktoś napadł na strażnika parkingu, ciężko go pobił, część parkingu zdemolował, część samochodu ukradł, a następnie domagano by się, żeby osądzić za ten napad, pobicie i kradzież, tudzież niszczenie mienia zarówno tego, który napadł, jak i tego strażnika. To jest mniej więcej w sensie, który można określić jako logikę, chociaż oczywiście tą logikę w takim szerokim tego słowa znaczeniu, potocznym, mniej więcej to samo. Ale ten przekaz jest bardzo intensywny. To jest przekaz, który dzisiaj w polskim życiu publicznym uzyskuje miejsce istotne, bardzo istotne i ten nurt, który powinien wspierać w całości nas, albo przynajmniej w ogromnej części, bo no nie jest nigdy tak w polityce, żeby coś było w całości, a w każdym razie jest to bardzo rzadkie, dzisiaj jest wyraźnie podzielony. Jest podzielony na co najmniej dwie siły polityczne i sądzę, że nad tym warto się zastanowić. Nad tym się warto zastanowić, bo ta druga siła polityczna, o której Państwo na pewno wiecie, jest takim wielkim znakiem zapytania. Wielkim znakiem zapytania jest, proszę Państwa, ruch Pawła Kukiza. Ja w tej chwili abstrahuję zupełnie od jego intencji, od tego, co on chce w Polsce uczynić, jakie ma własne poglądy, jaką Polskę chciałby widzieć. Natomiast mogę oceniać to, co robi, tylko i wyłącznie wedle tego, co jest oczywiste. Bo krąży na jego temat mnóstwo różnego rodzaju informacji na temat tego ruchu i tak dalej. Otóż jeśli spojrzeć na to, co jest oczywiste, to mamy tak. Właśnie ten przekaz, o którym mówiłem i to intensywny. Wszyscy są winni, cała klasa polityczna jest winna. To jest po pierwsze. Po drugie, JOW-y, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze. No proszę Państwa, jeżeli ktoś chce ten system umocnić, to naprawdę to jest bardzo dobry pomysł. I wreszcie niefinansowanie partii politycznych. No też jeżeli ktoś ten system chce umocnić, to też jest znakomity pomysł.
Jeżeli by to połączyć, no to mamy wtedy sytuację, w której ten system naprawdę bez rewolty takiej, która wygra fizycznie, to znaczy będzie szturmowała te węzłowe punkty władzy, gmachy publicznie, je zdobędzie. No taka rewolucja w najbardziej bezpośrednim tego słowa znaczeniu. Tylko taka rewolucja będzie w stanie wtedy zmienić sytuację w Polsce. I to jest niepokojące. Chociaż nie musi oczywiście, w szczególności jeżeli chodzi o samego Pawła Kukiza, wynikać ze złej woli. Może wynikać z nieporozumienia. Z nieporozumienia, które dzisiaj w Polsce jest dosyć powszechne i o którym, jak sądzę, warto parę słów powiedzieć, skoro już Państwo zechcieli, byli tak dobrzy, żeby przyjść na spotkanie ze mną. Bo to nieporozumienie dotyczy zarówno JOW-ów, jak i partii politycznych w ogóle, i w ogóle różnych spraw, które dzisiaj, i to powtarzam, w całych mediach, wcale nie tylko tych głównego nurtu, są stawiane. A więc po pierwsze, proszę Państwa, naprawdę o tym warto pamiętać, nie ma na świecie systemu demokratycznego, który nie byłby oparty o partie polityczne. Czy były w dziejach próby stworzenia takich systemów? Czy kwestionowano partyjność, istnienie partii politycznych? Oczywiście kwestionowano zarówno z wprost sformułowaną intencją, żeby budować system niedemokratyczny albo zgoła totalitarny. No wtedy się odwoływano do partii, ale partia miała być jedna. Ale kwestionowano także może z intencjami nie aż tak złymi, tylko w najlepszym razie z tego wyrastał autorytaryzm. Taki salazarowski, to jest można powiedzieć najłagodniejsza odmiana takiego systemu, gdzie partie były zakazane. Natomiast jeżeli cenimy sobie demokrację, no to musimy przyjąć, że pewne doświadczenie, które ma już w tej chwili w historii Europy i Ameryki przynajmniej około 2 wieków, no w Anglii więcej, znacznie więcej, że to doświadczenie no musi być jednak traktowane poważnie, musi być przesłanką naszego myślenia. A więc partie polityczne jednak powinny istnieć i są one podmiotami społecznymi, w tym najszerszym tego słowa znaczeniu, a politycznymi węższym, które mają jedną cechę. Cechę z punktu widzenia demokracji niezwykle ważną, zupełnie fundamentalną. Otóż są jednak poddane kontroli obywateli, kontroli demokratycznej. Dlaczego mówię jednak? Dlatego, bo ta kontrola jest ułomna. Ja sobie z tego świetnie zdaję sprawę. Ale czy koncerny są poddane jakiejkolwiek kontroli demokratycznej? Żadnej. Czy banki są poddane jakiejkolwiek kontroli? Czy służby, różnego rodzaju korporacje wewnątrzpaństwowe, które funkcjonują w ramach aparatu państwowego, na przykład sądownictwa, są poddane jakiejś kontroli? Jeśli tak, to tylko i wyłącznie poprzez partię. Jeżeli nie ma partii, nie ma tego systemu, to bezpośrednio nie są poddane żadnej kontroli. A czy one są bierne w życiu społecznym, także w życiu publicznym? Nie, proszę Państwa, nie są bierne. No jest coś takiego jak stałe napięcie między systemem demokratycznym, gdzie każdy z nas, obywateli, niezależnie od swojego statusu materialnego w hierarchii społecznej, wszelkiego rodzaju statusów ma jeden głos, a rynkiem, który reguluje życie gospodarcze, gdzie ta siła poszczególnych obywateli jest radykalnie zróżnicowana. I powtarzam, zawsze to napięcie jest. No a jeżeli zniesiemy ten system, który jest jednak poddany kontroli demokratycznej, albo go radykalnie osłabimy, no to wtedy pełnia władzy w gruncie rzeczy jest w ręku tych innych ośrodków. I z tego sobie też trzeba zdawać sprawę, bo ten dyskurs antypartyjny, który w Polsce zrodził się na samym początku systemu, bo przecież był taki pomysł, żeby w Polsce była demokracja bez partii, w każdym razie bez partii konkurujących ze sobą. Ja nie chcę wracać tutaj do historii sprzed 20 kilku lat, ale w pewnych momentach nawet to formułowano zupełnie wprost, to znaczy co bardziej naiwni zwolennicy tej koncepcji odwoływali się nawet do przykładu meksykańskiej partii instytucjonalno-rewolucyjnej, albo też do partii kongresowej w Indiach. Ona też przez jakiś czas tak naprawdę
konkurencji nie miała. Była co najwyżej konkurencja wewnątrz tej partii. Ale ten czas mamy już dawno za sobą. I sądzę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć kilka słów o dziejach naszego systemu politycznego, bo system polityczny to jest właśnie system partyjny. Tak to jest określane w politologii, w naukach prawnych, w nauce o państwie. Otóż te dzieje w największym skrócie wyglądają tak. Najpierw wielkie rozdrobnienie i związane z tym kłopoty z powołaniem rządu, a później narastająca stabilizacja. Stabilizacja, która doprowadziła w pewnym momencie, biorąc pod uwagę długotrwałość procesów historycznych, to było wszystko szybko, do pewnego daleko idącego uporządkowania. Tylko zauważcie państwo, że w tej chwili to uporządkowanie jest kwestionowane. Jest traktowane jako zło. Mówi się o zabetonowaniu partii politycznej. Niektórzy, i to już mówię tutaj także o ludziach z naszej strony, użyję tego słowa barykady, mówią, że jest czymś w istocie skandalicznym, że Platforma Obywatelska rządzi już prawie 8 lat. Otóż tutaj może państwa zaskoczę. W tym, że jakaś partia rządzi 8 lat, nie ma nic złego. Nie ma nic złego w tym, że rządzi 16, pod jednym warunkiem, że dobrze rządzi. Otóż... Otóż tutaj mamy tą ogromną sferę nieporozumienia. Zaczyna się, czy właściwie głosi się już w tej chwili takie poglądy, z których może nie wprost, ale jednak wynika, że w gruncie rzeczy dobry byłby system, w którym jest wiele ciągle zmieniających się partii, wiele ciągle zmieniających się twarzy i taki system byłby lepszy od istniejącego i zapewniał nam, że tak powiem, bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa, wypełnianie przez państwo jego zobowiązań wobec obywateli i wobec społeczeństwa jako całości, czyli przynajmniej wedle tej nomenklatury, którą ja się posługuję i którą uważam za właściwą wobec narodu. Otóż powtarzam, to jest gigantyczne nieporozumienie. Dobrze funkcjonujący system partyjny, i to jest mnóstwo przykładów, to jest system, gdzie jest w parlamencie niewiele partii, które się nawzajem kontrolują i dzięki temu mechanizm demokratyczny funkcjonuje i jest ten mechanizm wymuszania dobrej jakości władzy. Oczywiście warto sobie zadać pytanie, o co tutaj w gruncie rzeczy chodzi. Po części oczywiście w tej opowieści, mówiąc tym dzisiejszym językiem wziętym z teorii literatury. Otóż w tej opowieści o zabetonowaniu systemu politycznego, o tym, że właściwie partie powinny się ciągle zmieniać, klasa polityczna powinna być nieustannie odnawiana. Otóż z jednej strony chodzi o to, o czym już mówiłem, to znaczy, żeby podważyć nie tylko pozycję Platformy, bo ona, można powiedzieć, jest w tej chwili podważana przez bieg wydarzeń, ale także Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy, żeby nie doszło do zmiany systemu. Ale wydaje mi się, że tutaj dynamika tego dyskursu jest także jeszcze inna. Otóż w Polsce mamy taką grupę ludzi, która w żadnym razie nie chce się podporządkować żadnej dyscyplinie, działać zbiorowo, a która jednocześnie ma ambicje polityczne, w tym ambicje parlamentarne. Otóż to są w dużej mierze, choć nie tylko, działacze samorządowi. Często dobrzy, ale tacy, którzy wykorzystują specyficzny status naszego samorządu, bo pamiętajcie państwo, że w Polsce samorząd ma wyjątkowo silną pozycję w różnych dziedzinach i nie jest kontrolowany finansowo. Kiedy mój świętej pamięci brat jako prezydent Warszawy jeździł po europejskich stolicach, to nikt nie miał tam takiej władzy jak on. W szczególności prawie wszyscy byli bardzo mocno kontrolowani przez ministra finansów, jeżeli chodzi o wydatki. Oczywiście w Polsce jakiś tam poziom tej kontroli też istnieje, ale on jest nieporównanie mniejszy niż tam. I w związku z tym powstaje taka grupa ludzi, która uzyskuje na swoim terenie, niezależnie czy to jest gmina, czy to jest duże miasto, wyjątkową pozycję,
Są tego różne inne skutki, ale nie o nich w tej chwili chcę mówić, ale ta pozycja nie jest w gruncie rzeczy związana z żadnymi zobowiązaniami wobec jakiegoś ugrupowania, jakiegoś środowiska. Jest indywidualna. To buduje pewien typ myślenia i buduje pewien typ ambicji. I wydaje się, że dzisiaj gołym okiem można dostrzec, że on napędza w tej chwili właśnie ten kierunek myślenia, o którym mówiłem. I oczywiście jest związany także z Jowami. Bo jeżeli niektórzy mówią, ja nie mam biernego prawa wyborczego, to mówią tak, jeśli zanalizować to w kontekście sytuacji, która dzisiaj jest w kraju. Ja nie mam takiego prawa, bo ja się nie chcę zapisywać do żadnej partii, ja nie chcę podlegać żadnej dyscyplinie, ale ja chcę być w parlamencie. Oczywiście każdy, kto wie, jak naprawdę działa parlament, to wie jedno, że jeden poseł nie znaczy tam kompletnie nic, a posłowie niezrzeszeni, ja sam takim byłem przez parę lat, to jest ośla ławka. Niektórzy się... No, Gabriel, jest ośle ławka. Ani ja nie byłem, ani ty nie byłeś osłem w oślej ławce. No. Ale ławka... Ławka była... Ławka była ośla... 6 minut, to przypominam ci, Gabriel, 6 minut na posiedzenie, na wystąpienie do pustej sali z reguły. To proszę, no nie o 3 nad ranem, bo to już było uporządkowanie pewne, to kiedyś to było w poprzednich latach, to było w pierwszych latach 90. to bardzo często to było o 3 nad ranem. Nie, już o normalnej porze, tylko że do praktycznie pustej sali, w istocie do protokołu. I to wszystko. No i jakaś aktywność w komisji, gdzie oczywiście coś tam można zrobić, jeżeli się jest energicznym, ale tak naprawdę to jest kompletnie nic. W ten sposób nic działać się nie da. Tego rodzaju ambicje, chociaż po ludzku zrozumiałe, ja je rozumiem i nie potępiam ich, ale one są też z punktu widzenia politycznego całkowicie jałowe. I to, co starałem się tutaj Państwu powiedzieć pokrótce, no być może niektórym z Państwa, którzy to przyjmą, no pozwoli oceniać sytuację i tego różnego rodzaju argumenty, które dzisiaj w Polsce padają. Bo one są często, nawet w dobrych intencjach i nawet powtarzam, wypowiadane po naszej stronie, no łagodnie mówiąc, niezbyt celne i w gruncie rzeczy ze świadomością albo z brakiem świadomości tych, którzy je wysuwają, prowadzą nie do tego, co wydaje się celem nas wszystkich po tej prawej stronie sceny politycznej, to znaczy no, w żadnym razie nie prowadzą one, czyli nie prowadziłaby ich realizacja do zmiany w Polsce. Zmiana może nastąpić tylko wtedy, jeżeli dojdzie do stanu, w którym będziemy mieli prezydenta, którego już mamy i będziemy mieli większość parlamentarną, już w tej chwili abstrahuję od tego, z kogo złożoną, która będzie miała chęć, umiejętność i odwagę, bo to wymaga także odwagi dokonania tych zmian. Dokonania zmian, które będą niewątpliwie bardzo trudne, bo spotkałem się tutaj z potężnym oporem zarówno tych podmiotów, które istnieją w każdym normalnym życiu politycznym, ale także z oporem czegoś, co zaraz tutaj dodam pewne wyjaśnienie, z pewnym cudzysłowem można określać jako istniejące w Polsce głębokie państwo. Co to znaczy głębokie państwo? Gdzie się używa takiego pojęcia? To jest pojęcie używane w Turcji. W Turcji bardzo długi był czas, w którym w istocie rządziła armia. To jeszcze Atatürk'a, nigdy nie potrafię wymienić tego, znaczy dobrze wymówić tego nazwiska, jest turecka tradycja. Później wśród różnego rodzaju meandrów od tego systemu się powoli odchodziło, ale ten oparty o wojsko system rządzenia, system budowy ośrodków decyzyjnych, działalność służb była w gruncie rzeczy poza zasięgiem tych ludzi, którzy byli wybierani w procedurze demokratycznej. Jeżeli się nie wywodzili z tego środowiska, jeżeli mu nie służyli, no to dochodziło do tego, że nawet pogotowia zwykłego do umierającego czy ciężko chorego prezydenta państwa nie wzywano.
Tak to tam wyglądało. Oczywiście w Polsce tak nie jest i to chcę mocno podkreślić, żeby mi tutaj nie przypisywałem, że ja nie przypisywał, że ja twierdzę, że tego rodzaju zjawisko istnieje w Polsce. Ale proszę Państwa, no nie jest żadnym odkryciem to, co zresztą piszą publicyści. Ja tutaj w tej chwili odwołuję się do jednego z nich, chociaż akurat nie pamiętam, kto z nich to pisał. Otóż jeśli spojrzeć na rozmowę między panią Bieńkowską a panem Wojtunikiem, to co z tego wynika? Poza charakterystykami kulturowymi, były bardzo ciekawe, ale to jest poza tematem dzisiejszej rozmowy. Otóż, proszę Państwa, to jest sytuacja, w której szef odpowiedniej służby państwowej wie o wielu przestępstwach, no nazwijmy je już łagodnie nieprawidłowościami i wyraźnie deklaruje, że jest wobec tego zupełnie bezradny. Czyli istnieje jakiś mechanizm budujący tą bezradność. I ten mechanizm rzeczywiście w Polsce istnieje. On jest, można powiedzieć, osadzony z jednej strony w tym, co widzimy w partii rządzącej, w różnego rodzaju relacjach, wzajemnych uzależnieniach, ale jest także uzależniony w takiej sferze, której tak do końca nie znamy. O której do końca nie możemy powiedzieć, że jest z naszego punktu widzenia łatwa, można powiedzieć, do trafienia. Bo jest tak, że pewnego rodzaju związki, pewnego rodzaju wydarzenia, uzależnienia nie są nam znane, a niewątpliwie funkcjonują. I z tej strony też się trzeba spodziewać oporu. Żeby było jasne, o co chodzi. No będą stawiały opór banki, jeżeli będziemy chcieli je opodatkować, żeby nie wyprowadzały z Polski bez żadnych w istocie podatków czy z niewielkimi podatkami wielkich zysków. Będą stawiały opór zachodnie firmy, których filie w Polsce w gruncie rzeczy nie płacą podatków. Będą stawiały opór banki, jeżeli im powiemy, macie zapłacić frankowiczom, to, co jesteście im winni, jeżeli oni już zapłacili ten dług, który był im przypisany w momencie zawierania umowy, a ci, którzy jeszcze ciągle są wam winni, zapłacą nieporównanie mniej, niż macie to w swoich rachunkach. Dlaczego? No bo po prostu żadnych franków nie było i krótko mówiąc, to wszystko jest jedno wielkie nadużycie. I my nie dopuścimy do tego, żeby to nadużycie prowadziło do rujnowania ludzi i niczym nieuzasadnionych zysków, a to jest mniej więcej z frankowiczów 1/3, 1/4 zysku netto w tej chwili banków dla was. Tu opór będzie oczywisty i będzie też prawdopodobnie miał bardzo mocne echo zewnętrzne, które będzie do nas wracało różnymi sposobami, ale możemy się spodziewać oporu także ze strony tych sił, których istoty możemy sobie się tylko domyślać. Nie mamy jakby pełnej wiedzy na ich temat. Czyli ten zabieg zmiany w Polsce będzie zabiegiem trudnym, ale jestem osobiście przekonany, a mówię to w oparciu o to krótkie doświadczenie władzy i to władzy takiej trudnej, bo w końcu przecież mieliśmy niby premiera, przez jakiś czas ja nim nawet byłem, mieliśmy prezydenta, ale to naprawdę nic nie znaczy przy braku prawdziwej większości sejmowej, bo mieliśmy tylko większość opartą o wyjątkowo wręcz niestabilną i jednocześnie niezwykle ciężką z różnych względów koalicję. A mimo wszystko dało się sporo zdziałać, chociaż oczywiście to w żadnym razie nie było to, co zamierzaliśmy zrobić. I dlatego jestem głęboko przekonany, że będziemy w stanie Polskę zmienić, choć powtarzam, jeśli ta zmiana ma być rzeczywiście głęboka, to musi być to zmiana mająca stałe i czynne poparcie społeczne. Co to znaczy? No możemy się tu odwołać do analogii węgierskiej. Kiedy Orban był szczególnie mocno atakowany, to w Budapeszcie odbywały się wielkie wiece. Może nie aż tak wielkie, jak oni twierdzili, ale naprawdę ludzi było bardzo, bardzo dużo. I to, proszę Państwa, robiło wrażenie w Unii Europejskiej, robiło wrażenie, jak to się mówi u nas ciągle, na Zachodzie.
chociaż niby sami dzisiaj do tego Zachodu należymy. I to jest nam niewątpliwie bardzo, ale to bardzo potrzebne. To znaczy projekt zmian w Polsce musi zakładać istnienie stałego, mocnego poparcia społecznego. Jeżeli tego mocnego poparcia społecznego nie będzie, to operacja będzie bardzo, bardzo trudna do przeprowadzenia. No i oczywiście musi zakładać także pewien wybór celów. Są sprawy stosunkowo łatwe do odwrócenia, czy nawet bardzo łatwe. No, ostatnio w wielu miejscach mówi się, i to bardzo słusznie się mówi, o ustawie, która ma umożliwić sprzedaż zabytków przez muzea. Taka ustawa jest w tej chwili już opracowywaniem. No, rzecz po prostu niebywała. Niebywała, ale tak jest. Będzie kolejny mechanizm zdobywania przez pewne grupy różnego rodzaju wartości. No, są tutaj, bo widzę historycy sztuki na sali, więc doceniałem, jak sądzę, tą sprawę. Był przecież zjazd niedawno muzealników, tam się oczywiście temu przeciwstawiano, ale mimo wszystko ta operacja dalej trwa. Jest projekt w tej chwili w Sejmie, który zakłada, że to, co ma dzisiaj Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, ma być przekazane do powiatów, starostwom. No proszę Państwa, można napowiedzieć, że będzie to po prostu wielka wyprzedaż i to na bardzo różnych, często bardzo dziwnych zasadach. Są różnego rodzaju zmiany w programach szkolnych, które są po prostu horrendalne. Niektóre zresztą już trwają od wielu lat. No, to można stosunkowo łatwo odwrócić. Można przywrócić kanon nauczania historii, kanon nauczania literatury. No ale są też sprawy do przeprowadzenia nieporównanie trudniejsze i w sferze państwa, no i w sferze ekonomicznej. I teraz na koniec, bo nie chcę już Państwa dłużej nudzić, możecie Państwo zapytać, i to będzie pytanie jak najbardziej zasadne, czy istnieje jakiś projekt, plan? Otóż istnieje, Szanowni Państwo. Istnieje taki projekt, on będzie ostatecznie przedstawiony w początku lipca, w jakiejś tam mierze, ale bardzo, bardzo ogólnie, tak nawet można powiedzieć bardziej niż ogólnie, zarysowo, prawdopodobnie wcześniej, jeszcze w czerwcu. Natomiast to, czy ten plan będzie można zrealizować, to już zależy w wielkiej mierze od tego, jak znaczna część Polaków uświadomi sobie, co w tym wszystkim, co jest im przekazywane, jest rzeczywistym zabieganiem o zmiany, a co jest czymś albo przeciwnym, albo przynajmniej idącym gdzieś zupełnie w inną stronę. Ja wiem, że przekonanie tego przeświadczenia, że tak naprawdę właściwym rozwiązaniem jest poparcie jedynej realnej partii opozycyjnej, nie jest łatwe i wobec pewnej części społeczeństwa, wobec pewnej części wyborców jest to pewnie niemożliwe, ale mimo wszystko liczymy na to, że uda nam się to w tak wysokim stopniu, by na jesieni w Polsce istniał już nowy rząd, rząd, który będzie realizował tą dobrą zmianę, o której mówił tyle w czasie swojej kampanii wyborczej Andrzej Duda. No i chcę Państwu powiedzieć, że to będzie po prostu drużyna Andrzeja Dudy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz po pierwsze, jeżeli ktoś chce zadać pytanie, musi stanąć w kolejce do mikrofonu stojącego tutaj i tutaj. To jest raz. Po drugie, mam nie mój pomysł, kochani Dobrowolskiej Solidarnych 2010,
Korzystając z tego, że państwa jest tak dużo, Hania proponuje, żeby ci, którzy jeszcze się nie zapisali do ruchu kontroli wyborów, żeby to zrobili, a Hanna puści odpowiednią kartkę w tej sprawie. Jarku, czy tak może być? Po 4 pytania, czy po 2? No, czy ja mam 18 lat? Po 2 pytania i pan prezes będzie odpowiadał. Bardzo proszę, tamko, trzymamy się minuty. Bardzo proszę. Panie prezesie. A proszę się przedstawiać. Paweł Zdun. Koordynator ruchu kontroli wyborów. Panie prezesie, ze wszystkim się zgadzam, jest jedno ale. Bo chodzi o tę aktywność społeczną. Mnie interesuje, na ile świadomość współuczestnictwa społecznego, tego obudzonego społeczeństwa, na ile świadomość jego udziału w zwycięstwie prezydenta Dudy jest obecna w strukturach PiS-u. Pytanie jest związane z tym, co będzie jesienią. Bo jeśli będzie tak, jak było dotychczas przy tych wyborach, że część działaczy PiS-u, powiem to wprost, sabotowała współdziałanie ruchu kontroli wyborów i PiS-u, czy działała słabo, to szczerze mówiąc, dla mnie znakiem zapytania ciągle jest, czy będzie zwycięstwo, a jeśli będzie zwycięstwo, czy będzie ono wystarczające. Okay. Proszę, czy tutaj jest pytanie? Tak, bardzo tak, proszę. Dzień dobry, Bartosz Zieliński. Mam pytanie do pana prezesa o to, czy widzi pan w polskiej polityce, znaczy zajmowaniu się w ogóle polityką, takie wartości, które mogłyby przyciągnąć i zachęcić ludzi do angażowania się w politykę. Mam na myśli nie tylko wybory i kandydowanie, ale także takie procesy jak wspieranie kandydatów, przyznawanie się do sympatii politycznych, nie tylko do antypatii, co jest powszechne, ale do sympatii, do wspierania lokalnych oddziałów partii. Takie wartości, które by pokazały, że polityka, szczególnie w Polsce, to nie tylko to, co widzimy w mediach, czyli afery, korupcja, kłótnie, ale też wartości, które mogłyby zachęcić tych ludzi, którzy nigdy nie głosują, którzy się wstydzą zajmować polityką, właśnie do zaangażowania się bardziej w politykę, też do sympatii wobec partii politycznych. Dziękuję. Dziękuję. No, pan tutaj wspomniał o tym, że Prawo i Sprawiedliwość jest ułomne. No jest, no ale instytucji nieułomnej w każdej rzeczywistości, a już w szczególności w rzeczywistości tak ułomnej, ja mówię tutaj o tej rzeczywistości publicznej jak Polska, no zbudować się, obawiam, się nie da. Oczywiście zawsze można sobie wyobrazić lepszych przywódców, bo od nich naprawdę dużo zależy. Wszystko lepsze, no ale jest tak, jak jest. Wydaje mi się, że poziom mobilizacji partii w tych wyborach był naprawdę bardzo wysoki. Ale oczywiście na pewno nie był stuprocentowy. Tyle tylko, że 100% no, udaje się bardzo, bardzo rzadko. Można powiedzieć, że w życiu publicznym, w życiu społecznym to w gruncie rzeczy nigdy. Ja bym zachęcał do tego, żeby mimo wszystko, mimo tych ułomności się angażować. To zaangażowanie jest ważne dzisiaj i będzie ważne w przyszłości. Ja mogę przyrzec, że wszystko, co można uczynić w tym kierunku, żeby te niedobre mechanizmy, które rzeczywiście funkcjonują w partiach politycznych, w tym także nie ma co ukrywać i w naszej partii, na przykład mechanizmy zmierzające do tego, żeby eliminować silniejszych konkurentów, bo mamy chorobliwą ordynację wyborczą, która narzuca walkę wewnątrz jednej partii. Otóż, żeby eliminować silniejszych konkurentów, że te mechanizmy zostaną w możliwie najwyższym stopniu powściągnięte. Że będziemy się przyglądać każdej liście wyborczej i zadawać sobie pytanie, czy tam by nie można było umieścić mocniejszych jeszcze kandydatów,
w tym także kandydatów, którzy są spoza partii. Ale jedno chcę tutaj podkreślić, że wartość mają tacy kandydaci, którzy dają pewność, że później, kiedy przyjdzie podejmować niełatwe decyzje, będzie ogromny nacisk medialny przeciw, to oni jednak tą rękę podniosą i będą też zdawali sobie sprawę, na przykład, że jedna poprawka może wszystko zmienić. Że nie będą tutaj mówili, no ja jestem teraz wolny człowiek, wolny obywatel i mi się to nie podoba. Czy to z dobrych intencji, czy tylko dlatego, że ktoś do nich dotrze w ten czy inny sposób ich przekona. Tu już użyję takiego najbardziej ogólnego określenia, bo z tym przekonywaniem i metodami bywa bardzo różnie. I o tym też trzeba pamiętać, bo tym się często nie pamięta, że pewien poziom dyscypliny jest absolutnie niezbędny, w szczególności kiedy chcemy przeprowadzić bardzo ważne zmiany. I bardzo trudne zmiany, gdzie powtarzam, będzie lobbying, będą naciski, będą propozycje, będą pokusy, mówiąc krótko. Będą bardzo silne pokusy. I jeżeli ktoś nie daje gwarancji, że on takiej pokusie nie ulegnie, to proszę się nie dziwić, że my go na naszych listach nie chcemy, nawet jeżeli ma poza tym wiele zalet. Jeżeli ktoś jest, na przykład ma takie bardzo indywidualistyczne usposobienie, to może być piękna cecha, szczególnie w sztuce, w nauce, no w polityce to już mniej. No i też trzeba o tym pamiętać. My to wszystko staramy się brać pod uwagę. Oczywiście w ramach możliwości, no proszę nie oczekiwać rozwiązań idealnych. No jest tak, jak jest. Ja często w takich sytuacjach przytaczam taką opowieść, anegdotę, przypowieść można powiedzieć komunistyczną, którą mi kiedyś opowiedział bardzo już dawno temu, 30 ileś lat, Jacek Kuroń, kiedy narzekałem na jakość tej pierwszej grupy działaczy robotniczych w Korzytej, która zresztą później odpadła, a rzeczywiście byli to ludzie odważni, ale no, mający też i pewne mankamenty. Otóż nie będę je tutaj przytaczał z tego względu, że ona właśnie jest z tego zasobu, do którego nie powinniśmy się odwoływać, ale no, tak jest, że trzeba tymi środkami, tymi możliwościami działać, które są. Może odwołam się do innych powiedzeń. Józef Piłsudski mówił, nie macie z czego kręcić bata, kręćcie z piasku. I dalej jeszcze mówi, już nie będę powtarzał. W każdym razie, proszę Państwa, tak trzeba, musimy się tym kierować. Jest potrzeba zmiana, jest potrzebna odwaga zmiany. Nie możemy ciągle mówić, a nie mamy specjalistów, a nie mamy genialnych ministrów. Proszę Państwa, wiecie, jaka jest w moim przekonaniu. A to jest takie przekonanie, które w niektórych krajach było już dosyć dawno głoszone jako prawdziwe i bardzo ważne, że w polityce, oczywiście no, zakładając, że ktoś nie jest oligofrenikiem, najważniejsza jest uczciwość. Najważniejsza jest uczciwość, jakby taka, że tak powiem, prostota celów, do których się dąży. Bo jeżeli ktoś jest jakoś tam rozgarnięty, no to się różnych rzeczy może nauczyć. Może nawet popełnić błędy, ale najgorsze jest to, że jest nieuczciwy, nawet jeżeli przy tym jest wybitnie zdolny i bardzo pod różnymi względami sprawny. I może to jest dobry moment do tego, żeby przejść do drugiego pytania. Pan był łaskaw mnie zapytać o to, jakie mogą być motywacje, wartości, pan tutaj mówił o wartościach, do których można się odwołać. Otóż ja znów troszkę od Maćkowej Gruszki, ale jeżeli Państwo uznają moje odpowiedzi za zbyt długie, to proszę mi po prostu przerywać i mówić, przechodzimy dalej. Ja się nie obrażam. Otóż, proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę, że już na początku tego nowego okresu zaczęto dezawuować w Polsce różne, nawet nie pojedyncze, tylko całe zespoły wartości, całą zróżnicowaną aksjologię, do której się można odwoływać, jeżeli chce się wywołać bezinteresowną aktywność społeczną. Zdezawuowano Solidarność. Z tym wszystkim, co ona niosła. Oczywiście Solidarność nigdy nie wyartykułowała, nie uporządkowała tego, co było
etosem Solidarności, myśleniem solidarnościowym, czy ideą Solidarności. Ale to zostało zdezawuowane. No, słynna sprzedaż legitymacji tutaj była symbolem tego. Zdezawuowano niezwykle wartościowy etos tradycyjnej polskiej inteligencji. Ten etos judymowy, można powiedzieć. On został także zdezawuowany. Zdezawuowano odwoływanie się do wartości religijnych. Ten atak na Kościół w początku lat 90. Do wartości religijnych jako przesłanki zaangażowania. Oczywiście w pewnych węższych środowiskach to w dalszym ciągu funkcjonowało, ale ja mówię tutaj o skali szerokiej. Zdezawuowano oczywiście etos narodowy. Wartość narodu, w ogóle posługiwanie się pojęciem naród było przecież w tym głównym nurcie zupełnie niedopuszczalne i właściwie do dziś dnia jest niedopuszczalne. Proszę sobie przejrzeć Gazetę Wyborczą. Otóż, no, proszę pamiętać, że wtedy Gazeta Wyborcza była nieporównanie bardziej wpływowa niż dziś. To w ogóle nie ma co porównywać. Czyli krótko mówiąc, wszystkie te, bo oczywiście można jeszcze odwoływać się do tradycji ludowej, chłopskiej, tej dobrej. Wszystko to właściwie zostało jakoś dezawuowane, odrzucone. Co zaproponowano? Uproszczoną wersję liberalizmu, którą ktoś słusznie określił jako lumpenliberalizm. Taki permisywizm i indywidualizm w połączeniu z zupełnie zabawnym przeświadczeniem o tym, że rynek może regulować wszystko, ale łącznie z systemami wartości, bo przecież następowała aksjologizacja rynku. Rynek jest nie tylko mechanizmem, który reguluje życie ekonomiczne, ale także reguluje życie w sferze własności, odróżnia lepszych od gorszych. No, ja nie chcę tu wymieniać nazwisk ludzi, którzy jeszcze w latach 80. to pisali, bo to skądinąd zacne nazwiska, ale tak to wyglądało. I trzeba przyznać, że to uderzenie było niesłychanie skuteczne. Niesłychanie skuteczne. Oczywiście przy tym dezawuowano też partie polityczne, bo najpierw liczono na to, że będzie ta jedna partia, będzie ta partia mądrych, jak ja to wtedy nazywałem. A później tak sądzę, że po części z rozpędu, a po części dlatego, że jednak jedna partia mądrych była, więc wszystkie inne niepotrzebne. W każdym razie ten mechanizm też przez cały czas funkcjonował. Bo jeśli pan mnie zapyta, no dobrze, ale to do czego teraz mamy się odwołać? No właśnie do tych zapomnianych wartości. Do tych zapomnianych wartości. I to jest... Proszę, a tu z tej strony, tak. A, przepraszam. Otóż, proszę państwa, trzeba dążyć do reaktywowania tych wartości. To pan tutaj, bo bardzo, a to nie jest pan, tylko ty, przepraszam. Proszę, no tak, do Eugeniusz, tak, przepraszam, dopiero zaraz cię poznałem. Otóż jest tak, że trzeba po prostu do tych wartości wracać. Wracać w oświacie, wracać w tym przekazie kulturowym, na który władza publiczna ma jakiś wpływ, a ma na wiele przekazów wpływ, choćby Instytut Filmowy. Trzeba wracać do wartości narodu, trzeba wracać, nie wracać, tylko zorganizować prawdziwą obronę wartości narodowych, ale przede wszystkim obronę Polski przed dyfamacją, no, tym wielkim procesem dyfamacji Polski, który w tej chwili w skali światowej, czy przynajmniej euroamerykańskiej, następuje. I to wszystko będzie, jak sądzę, odbudowywało te zaangażowania. Oczywiście dzisiaj tych systemów wartości, do których ludzie się odwołują, jest dużo, dużo więcej. No jest ta cała sfera, która odnosi się głównie do ludzi młodych, gdzie mamy, no tak mi się wydaje przynajmniej, chociaż w żadnym razie nie chciałbym tego oceniać, ale no mamy do czynienia z takim pewnym synkretycznym nieco połączeniem różnego rodzaju motywacji, wartości, no nie zawsze spójnych. Ale to też jakoś oddziaływuje i te zaangażowania z tego jakoś też wyrastają. Krótko mówiąc, jest do czego się odwoływać, tylko trzeba jakby znać historię, wiedzieć, jak to wszystko było. No i wreszcie oczywiście no, trzeba się odwołać do tej formuły klasycznej. No, polityka jest rozsądnym
zabieganiem o dobro wspólne. I jeszcze jedną rzecz przypomnę, bo warto ją przypominać, bo to zostało jakby zapomniane. Przypomnijmy, że my na początku lat 90. mieliśmy taką okazję nie tylko przyjęcia pewnego systemu wartości w organizowaniu tego naszego nowego życia, ale nawet pewnej uniwersalizacji. To była ta propozycja, którą nam złożył Jan Paweł II podczas pielgrzymki w 91 roku. Te słynne wielkie 10 kazań. No, przypomnijcie sobie Państwo wtedy, jaka była na to reakcja. Była to reakcja całkowicie odrzucająca. No, bronił tego ZHN, broniło porozumienie centrum, ale nasz głos był, powiedzmy sobie, dosyć cieniutki wobec tego potężnego uderzenia. Więc była ta propozycja, nie chcę się w to już to wdawać, ale powtarzam, trzeba próbować do tego wszystkiego wrócić. Chwileczkę, tylko jeszcze chcę coś powiedzieć. Transmituje nas nie tylko niepoprawne radio, ale także Telewizja Republika, a Blog Press. Aha, zaraz oddam głos, mam pytanie jeszcze do Jarka. Bardzo proszę. Nie, no to teraz z tej strony chyba. Z tej strony. Z której? Z tej strony, tam się zaczęło. Władimierz Sobczyk, koordynator ruchu kontroli wyborów na Mokotowie. Panie prezesie, jak PiS politycznie przygotowuje się do jesiennych wyborów, tak ruch kontroli wyborów również myśli o jesiennych wyborach i parlamentarnych i się przygotowuje do nich. Od dłuższego czasu docierają do mnie informacje, że w wielu gminach i małych miasteczkach rządzą lokalne, nieformalne grupy biznesowo-polityczne, a egzystencja mieszkańców tych obszarów jest zależna od opinii tych lokalnych władz. W związku z czym mieszkańcy boją się im w czymkolwiek przeciwstawić. Z tego co wiem, to struktury PiS w tych miejscach też nie należą do najmocniejszych. Wszystko to rodzi obawę, że właśnie tam można się obawiać prób fałszowania wyborów. Pytanie, czy do pana prezesa docierają takie informacje i czy w związku z tym przewiduje pan w Funduszu Wyborczym PiS wydzielić środki na sfinansowanie, na transport i aprowizację lotnych brygad mężów zaufania zamieszkałych poza kontrolowanymi gminami i miasteczkami? I jeszcze dodam, że moja współpraca z PiS-em Mokotów układała się bardzo dobrze. Były niewielkie problemy, ale szybko się wyjaśniło. Układała się bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Ale teraz drugie pytanie pewnie. Panie prezesie, chciałem zaproponować jedną rzecz. Mianowicie, żeby 2 października... Przepraszam, Ludwik Michael. Więc chciałem zaproponować, żeby dzień 2 października, to jest dzień zakończenia Powstania Warszawskiego, uchwalić świętem patrioty polskiego, po prostu ewentualnie młodego patrioty. Chodzi o to, żeby po prostu to święto było szkolne, prawda? Żeby młodzież miała okazję w sposób po prostu godny uczcić Powstanie Warszawskie. Druga sprawa jest tego rodzaju, że nie wszyscy jesteśmy świadomi, jaki wielki udział mieli Węgrzy po prostu w zwycięstwie w 20 roku. Żeby nie ich pomoc w formie dozbrojenia, amunicji, nie mieliśmy żadnych szans wygrania z bolszewikami. W związku z tym proponuję, czy zapytuję, czy nie byłoby dobrze, jeżeli nie pana Orbana, to chociaż jakąś delegację węgierską zaprosić na 15 sierpnia na święto nasze narodowe. I trzecia rzecz, chciałem panu tutaj przedstawić po prostu dokumenty, po prostu, które ujawniają aferę o zasięgu krajowym. Złożyłem wprawdzie to na prokuraturze, ale oczywiście odmówiono wszczęcia postępowania. Złożyłem też to w listopadzie u pana posła. Teraz może pan to złożyć u pana prezydenta nowego. No więc właśnie trzymam się na te dokumenty, po prostu przedstawić tutaj panu prezesowi. U pana Szyszki, Jana Szyszki, ale spotkanie nasze odbyło się w listopadzie i do tej pory
nalegałem na spotkanie i po prostu nie wyznaczono następnego po prostu spotkania. W okresie wyborczym mówiono mi w ten sposób, że po wyborach. Wybory minęły, czekam już na spotkanie. Już panu powiedziałem. Dziękuję. Prezydent Duda otwiera takie biuro pomocy prawnej. Nie wiem, czy to jest najlepszy adres. Od tego ma pan prezydenta. Proszę państwa, jeżeli chodzi o te letnie brygady, tak, my mamy, jak sądzę, dość dobre rozeznanie tych miejsc, gdzie jest największe niebezpieczeństwo. No w Polsce, o czym nie jeden raz mówiliśmy, ja mówiłem, jest wiele takich małych księstewek, małych dyktatur, gdzie ludzie się nawet na ulicy boją źle mówić o władzy. To są zarówno jednostki terytorialne, jak i różnego rodzaju instytucje. I rzeczywiście w tych jednostkach terytorialnych trzeba szczególnie pilnować. My mamy zresztą kilka różnych metod pilnowania wyborów. One się sprawdziły w tych ostatnich wyborach i wydaje mi się, że ich zastosowanie będzie możliwe także w tych wyborach kolejnych. Co do 2 października, wie pan, jest takie spontanicznie obchodzone, bo przecież to jest tradycja z okresu komunistycznego, święto 1 sierpnia. Dzisiaj to są obchody oficjalne. Pierwszy pochód w rocznicę, który sobie przypominam, to był w 1974 roku po mszy, 31 lipca. Krótko mówiąc, no i były te pod Gloria Victis uroczystości. One zostały radykalnie ograniczone, właściwie zniszczone przez Platformę Obywatelską z tego względu, że ich tam wygwizdywano, a to jest środowisko, no łagodnie mówiąc, cokolwiek tak przeczulone na swoim punkcie. No i doszło do tego, że te spontaniczne składanie wieńców, gdzie było po 100 kilkadziesiąt delegacji, zostało zredukowane do 2-3 delegacji oficjalnych, no i przy czym oficjelom towarzyszą weterani, tak żeby no nie można było tego wygwizdywać. Oczywiście to nam przypisywano do wygwizdywania, nie mam z tym kompletnie nic wspólnego. Ja wcale nie twierdzę, że to jest dobrze, bo to jest jednak na cmentarzu, więc tego tam nie należy robić, ale jest tak, że to doprowadziło do likwidacji mającej już swoją tradycję z pięknej, spontanicznej uroczystości. No może likwidacji to przesadziłem, ale w każdym razie radykalnego ograniczenia. No my oczywiście chcemy to przywrócić. No chcemy, żeby w Polsce ludzie mogli obchodzić święta w taki sposób, w jaki chcą je obchodzić, ale to pewnie będzie wymagało także zmiany władz w Warszawie, a do tego pewnie jeszcze trochę czasu minie. Więc, ale jestem przekonany, że i to nastąpi. Jeżeli chodzi o Węgrów i zaproszenie tutaj Węgrów na 15, wie pan, to jest tak, prezydent obejmuje to 6. Czy to się uda do 15 tak dużo zrobić, tym bardziej, że ta defilada, no to są bardzo długotrwałe przygotowania, te przygotowania pewnie już dzisiaj trwają, to nie potrafię panu odpowiedzieć, ale no, warto oczywiście się tutaj do Węgrów zwracać. Nie we wszystkim z Orbanem się zgadzamy i to nie tylko o politykę wobec Rosji chodzi. Mamy też w innych niektórych sprawach inne poglądy, ale to doświadczenie węgierskie jest na pewno niesłychanie interesujące i niesłychanie zachęcające. A Orban naprawdę pokazał, że nie trzeba wielkiego państwa i licznego narodu, bo nie chcę używać słowa wielkiego, Węgrzy na pewno są wielkim narodem, ale nie są liczni, żeby był wielki polityk. I to jest coś, o czym warto pamiętać. Chociaż powtarzam, nie we wszystkim się zgadzamy. No, jeżeli chodzi o papiery, to pan mi je przekazał. Nie wiem, co będzie można z tym zrobić, ale odmowa wszczęcia postępowania przez prokuraturę jest nie tylko dzisiaj, bo to jest tradycja od lat 90. Nawet jeżeli są poważne dowody, to jest, można powiedzieć, coś no, bardzo często występującego. Kiedy świętej pamięci brat był prezesem Najwyższej Izby Kontroli, to dostawał nie tylko
odmowy wszczęcia postępowania i to w sytuacjach, kiedy no, w oczywisty sposób było udowodnione przestępstwo przez postępowanie Najwyższej Izby Kontroli. Ona ma przecież pewne uprawnienia, także śledcze może na przykład przesłuchiwać. Ale jeszcze do tego były załączone obraźliwe listy, no bo ze strony prokuratury, bo prokuratura była poprawna politycznie, czyli afer nie ma. Afery to wymysł oszołomu. Czyli krótko mówiąc, tu nic nowego. Jednym z celów tej zmiany, która ma być przeprowadzona w Polsce, jest to, żeby prawo naprawdę obowiązywało. Mówię oczywiście nie tylko o prawie karnym, ale żeby naprawdę obowiązywało. Dzisiaj prawo, można powiedzieć, obowiązuje do granicy, którą wyznacza wola grupy panującej. Odróżmy rządzenie od panowania. Rządzą ci, którzy są w rządzie, no bezpośrednio sprawują władzę. Panują ci, którzy mają przewagę społeczną. W Polsce przewagę społeczną mają ci, którzy na skutek przemian, które się rozpoczęły jeszcze przed 1989 roku, uzyskali szczególnie mocną pozycję materialną, ale także pozycję medialną. Skąd się wzięli, no to państwo pewnie słyszeli o książkach, które ostatnio bardzo dobrze to pokazują. W tych wszystkich środowiskach, które wyłoniły tą grupę, a w każdym razie wyłoniły ją w bardzo znacznej części. Także tyle w tej sprawie mogę w tym momencie powiedzieć. Proszę bardzo. Proszę z tej strony. Dzień dobry, Waldemar Bonkowski, wolny Polak z Kaszub, z Kościerzyny. Nie wolny, tylko partyjny. Ale w partii tak, ale tak to wolny Polak. Panie prezesie, w pierwszych słowach chciałbym panu pogratulować trafnej decyzji wytypowania pana Andrzeja Dudy na prezydenta Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale lepiej, że mnie odbierają media jako wolnego Polaka z tym, co robię. Niemniej chciałbym powiedzieć kilka słów. I z góry uprzedzam, panie prezesie, nie będą to słowa, żeby pan ich potraktował jako szyderstwo, ale jako życzliwe. A mianowicie, od pół roku zabiegam o spotkanie z panem prezesem, już przed wyborami, ale rozumiem. Właśnie się stało. Ale rozumiem, że było to po prostu, jest pan zapracowany i ja to rozumiem. Myślałem, że ta sprawa, z którą chciałbym z panem prezesem omówić, już po wyborach tutaj naszego prezydenta, już będzie nieaktualna, ale okazuje się, że ona jest nadal aktualna, a może jeszcze bardziej aktualna. I podjąłem kilka prób ponownych, no bezskutecznych. Jutro znów udam się na ulicę Nowogrodzką, a 10 sierpnia, bo zostaje jeszcze kilka dni w Warszawie, bo na miesięcznicy będę, ponownie się udam do skutku, żeby się zapisać chociaż, bo ja nie mówię, że pan prezes mnie z marszu przyjmie, ja to doskonale rozumiem. Ty chodzi o to, żeby w ogóle dostać się do pani Basi. Bo zawsze mnie tam jakaś młoda sekretarka mnie spławi. Czy może pan powiedzieć, a ja mieszkam 350 km stąd. Interesuje salę, a nie tak. Tylko pana. Dobrze, proszę mnie przerywać. Ja mieszkam 350 km stąd. Pan prywatę uprawia. A mianowicie, mam ważną sprawę, czekałem tyle, poczekam jeszcze dłużej. Ale przepraszam za kolokwializm, wczoraj urodziła się druga sprawa, która nie cierpi zwłoki, a mianowicie, byłem na prywatnej pielgrzymce w Strachocinie, w kilku intencjach, a szczególnie w intencji podziękowania świętemu Andrzejowi Boboli za wybór prezydenta Andrzeja Dudy. Potem miałem prywatne spotkanie z kustoszem sanktuarium Andrzeja Boboli i pozwolę sobie, bo bardzo mnie prosił, żeby przekazać panu prezesowi najserdeczniejsze życzenia i pozdrowienia. I jednocześnie zlecił mi pewną misję, która nie cierpi zwłoki i miałbym tylko jedną prośbę, już kończę. Gdyby pan prezes poświęcił mi po spotkaniu dosłownie 60 sekund, że mógł to przekazać. Dziękuję. Dziękuję bardzo, chociaż, znaczy, pan jest przecież członkiem Rady Politycznej. To nie jest prywatne, bo ja prywatnie Rady Politycznej, więc to nie jest tak, żebyśmy się mogli nie mogli spotkać, ale oczywiście, jeżeli pan chce mi coś przekazać, to proszę bardzo. 60 sekund będę potrzebował tylko. Proszę. Chylę czoła przed panem prezesem. Jestem sympatykiem PiS-u, Wiesław Abraham. A chylę czoła za to, że pan z taką determinacją broni Polski. Niewielu jest ludzi, którzy tak potrafią bronić Polski. I dlatego mam pewną propozycję, być może, że ona już jest w planach
PiS-u, ale w momencie przejęcia władzy w październiku wszystkie partie zwykle szykują tak zwany bilans otwarcia. Proponuję przygotować bilans zamknięcia. I to może w dosłownym tego słowa znaczeniu partii, która rządzi nieudolnie. Rządzi nieudolnie, zaoruje naszą Polskę, chce zostawić Ugór i jeszcze sprzedać lasy w ostatnim momencie. A nawet dzieła sztuki to jest w ogóle kryminalna sprawa. To jest taka propozycja, panie prezesie. A drugie pytanie dotyczy filmu, który telewizja wyświetlała niedawno. Był to film Służby Specjalne. To są, panie prezesie, gotowe materiały do śledztw, które należałoby wznowić, otworzyć, rozpocząć te wątki na nowo, analizować. No i życzę sukcesów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Za panem? No, to na pewno. Jarku, teraz ty. Były dwa pytania. Aha. Więc jeżeli chodzi o sprawę raportu zamknięcia, to ja sądzę, że on się pojawi. A jeżeli chodzi o ten film, to radzę ostrożność, bo w Polsce są takie filmy, właśnie bardzo często o służbach specjalnych, które są takie dwuznaczne. To znaczy, no, ci, którzy je produkują, czy nawet reżyserują, mają chyba dosyć skomplikowane intencje. Być może ci, którzy reżyserują, czy grają w tych filmach mniej, albo może nawet w ogóle, ale ci, którzy stoją za ich produkcją, to wydaje mi się, że z całą pewnością i ja bym do tego, powtarzał, podchodził ostrożnie. Oczywiście nie widziałem tego filmu, ale czytałem na jego temat i wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z tego rodzaju przypadkiem. Ja sądzę, że za, daj Boże, rok, dwa, trzy, bo państwo tak jakby w tej chwili już przeżywają zwycięski październik. A to trzeba do tego dojść. Proszę państwa, trzeba do tego dojść, do tego października i dojść, jeśli wolno się odwołać do analogii historycznych, tak, żeby to nie był październik 56 roku. Tylko żeby to był taki bardziej prawdziwy październik, już nie powiem który. No. Otóż, proszę państwa, bo nam jest potrzebna zmiana przeprowadzona rozsądnie i oczywiście bez szaleństwa, z umiarem pewnym, ale jednak zmiana rzeczywiście bardzo daleko idąca i też o tym pamiętajmy, że myśmy jeszcze nie wygrali. Że przecież wczoraj był sondaż, który dawał Kukizowi nam po 24 punkty. Oba wyniki słabe, ale równe. No dzisiaj już jest sondaż, który jest zupełnie inny. To skądinąd pokazuje, jak bardzo wstrzemięźliwie trzeba podchodzić do sondaży. Ale bierzmy to wszystko pod uwagę. To nie jest tak, żeśmy już wygrali. Do zwycięstwa trzeba jest bardzo, bardzo, bardzo dużo pracować. Żeby zwyciężyć, trzeba bardzo, bardzo dużo pracować. Trzeba mieć pomysły. No i trzeba wierzyć, proszę państwa. Wierzyć i jeszcze raz wierzyć. Wierzyć w to, że można wygrać. Także to jest tyle, jeżeli chodzi o te pańskie pytania. Proszę teraz tam. Monika Jasiemska z portalu wrota.pl. Szanowni państwo. Jakiego, przepraszam, portal? Wrota.pl. Wrota. Szanowni państwo, panie premierze. Ja się pana nie boję, ale... Już raz usłyszałem. Nie mogę tego zrozumieć, jak to się stało, że ludzie zamykają się w klatkach i są przerażeni, że jak dojdzie do władzy PiS, Kaczyński, to ich wszystkich pozamyka. A już najbardziej nie mogę zrozumieć, dlaczego
Boją się PiSu przedsiębiorcy. Przecież rząd PiSu to był jedyny rząd, który obniżał podatki, obniżał składki rentowe. I czy nie należałoby tym przedsiębiorcom tego przypomnieć, panie prezesie? Bo wy mówicie dużo o historii, o takich rzeczach, które, no, gdzie wbito ludziom do głowy, że to jest mało ważne i rzeczywiście dzisiaj bardziej ludzie są nastawieni na biznes. A o tym biznesie mało mówicie i nie mówicie nawet o swoich zasługach, jakie macie w tej dziedzinie. Przecież za pana rządów naprawdę czuło się, że biznes, ten small business zaczyna się rozwijać. Więc moje pytanie jest takie, co PiS zamierza zrobić, żeby zmienić tą swoją twarz, taką groźną. I ja tutaj widzę, że tu pan mnie pośpiesza, ale taka jedna ważna rzecz. Jest tylu przedsiębiorców poszkodowanych na skutek wadliwego prawa w Polsce. Czy prezydent Duda nie mógłby uruchomić chociaż kilku procedur ułaskawiających iluś przedsiębiorców, żeby pokazać tą inną twarz PiSu, bo przecież były ułaskawienia przedsiębiorców za czasów waszych rządów, ale o tym praktycznie się nie mówiło. Mówiło się, że wy wsadzacie ludzi do więzień. To tyle. I jeszcze ostatnia taka rzecz. Ostatnia taka bardzo ważna rzecz i dla biznesu, i dla bezrobocia na prowincji, która dotyczy decentralizacji podatków, wpływów podatkowych, bo ciągle ogromne pieniądze idą do budżetu centralnego, a w gminach zostaje mało pieniędzy. Skutkiem tego nie ma inwestycji w gminach lokalnych i ludzie muszą migrować z małych miejscowości, miasteczek do Warszawy i gnieździć się w jakichś pokoikach, mieszkankach, ciągle nie na swoim, a tymczasem wystarczyłby jeden ruch. Bardzo dziękuję, przepraszam, że tak przedłużyłam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Premierze. Dobry wieczór. Proszę się przedstawić. Zbigniew Dzik, moje nazwisko. Panie Premierze, nie mogę sobie jednak odmówić na początku złożenia hołdu Panu Premierowi. No to uważam Pana za najwybitniejszego polityka w powojennej Polsce. O czymś... Dziękuję bardzo. Ale nie o polityce, panie premierze. Tak troszeczkę na luzie. Chciałbym się dowiedzieć, panie premierze, oprócz działań, które pan politycznych robi, jakim pan jest człowiekiem poza polityką? Co pan czyta? Czy ogląda pan telewizję? Czy chodzi pan na spacery? Nawet o takie proste sprawy chciałem się spytać. Co z pana kotem? I myślę, że dla wszystkich znamy pana z tej działalności politycznej. Mało wiemy o tych pozostałych wolnym czasie, które pan spędza. Dziękuję bardzo. Dziękuję Proszę bardzo. O ciszę. Świat się zmienia. Czasem takie pytania zadawały mi panie, ale pan jest pierwszy. Ale najpierw, jeśli wolno, odpowiem pani. Widzi pani, to jest tak. My, i to już od początku naszej działalności, ja mówię o tej działalności już legalnej w partii politycznej, czyli od powołania Porozumienia Centrum, byliśmy postrzegani przez społeczeństwo poprzez ten przekaz, którego kompletnie nie kontrolowaliśmy. Jeżeli ja w swoich wspomnieniach, ciągle niewydanych, ale mam nadzieję, że za jakiś czas wyjdą, wspominam tamten czas, to dokonuję takiej samokrytyki, nadmiernej koncentracji naszej partii na problemach ekonomicznych i zbytniego zaniżania pozycji kwestii związanych z moralnością, historią i tak dalej. Bo jeżeli by pani usłyszała wtedy moje przemówienia, mnóstwo ich wygłaszałem w całej Polsce, to tam było o tym, jak działa mechanizm ekonomiczny, jak się latynizujemy, jak rynek w Polsce nie działa tak, jak powinien, bo nie może działać i tak dalej, i tak dalej. No, mnóstwo tego rodzaju wywodów. Wtedy ludzie wszystkiego słuchali, więc i tego słuchali, ale o tych sprawach
innych było zbyt mało. Oczywiście nie pomijaliśmy ich, ale mówiliśmy zbyt mało. Natomiast obraz, który był w mediach, był dokładnie tak, jak pan w tej chwili przedstawia, tyle tylko, że myśmy wtedy no, nikogo nie zamykali, więc o tym akurat nie było mowy. Natomiast była mowa o tym, żeby nas zamknąć. My naprawdę i w naszych programach, i w takich przekazach, no choćby tym ostatnim, ja nie mówię o prezydencie, tylko mówię o partii, także i o mnie, objeździe powiatów, bo myśmy objechali wszystkie powiaty polskie, ja też koło 100 odwiedziłem, mówili głównie o sprawach ekonomicznych. I takich wystąpień było setki, tysiące. Różnego rodzaju planów, idei, takich i owakich, które czasem były podtrzymywane, czasem zamieniane na inne, ale tylko, że to w ogóle nie jest przekazywane. Musicie państwo zrozumieć, że media dzisiaj są w stanie zrobić wszystko. No, są w stanie, ja sobie zawsze tak żartuję, ze mnie zrobić wysokiego, młodego blondyna. No. Jakby, znaczy, ale nie chcą, no właśnie nie chcą. Otóż to jest tak, że proszę naprawdę pamiętaj, że my mamy tutaj ograniczone możliwości. One się nieco powiększają, bo jest właśnie Telewizja Republika, która zdaje się nas transmituje. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Są pisma tygodniowe, które nas popierają, już nie tylko Gazeta Polska, albo w każdym razie przy krytycznym stosunku są generalnie po naszej stronie, jeżeli chodzi o te najbardziej podstawowe sprawy, ale mimo wszystko jest tego ciągle nieporównanie zbyt mało, żeby ten przekaz odnoszący się do nas był przekazem rzetelnym, oddającym rzeczywistość. Ja zapewniam panią, że dziesiątki, setki razy, począwszy od przemówienia, które kończyło moją misję, chwaliłem bezecnie nasze rządy. W ten sposób bezecnie, że samochwalstwo jest rzeczą nieładną, prawda? A ja mimo wszystko to robiłem, wymieniając mnóstwo liczb, to wszystko, co pokazywało, że te dwa lata to były doskonałe lata w dziejach Polski po 89 roku. Tylko, że to się kompletnie nie przebija, a gdyby tu siedzieli przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, to nawet gdyby im podawać konkretne liczby, mówiliby, że to nieprawda. Bo oni mają tak to wyparte ze świadomości, że nie są w ogóle w stanie tego absorbować. Jest taki mur w głowie, że nie są w stanie tego absorbować. My mamy mnóstwo różnych planów i powtarzam, mówiliśmy o nich dziesiątki, setki, tysiące razy, choćby odnoszących się właśnie do drobnego biznesu. Cały ten pomysł odblokowania, te trzy blokady, które mają być zniesione, a więc blokada wynikająca z biurokracji, z bardzo złego prawa, blokada wynikająca z różnego rodzaju patologii, wreszcie blokada wynikająca z tak zwanej luki kredytowej, czyli braku możliwości zdobycia czy to własnych środków, bo młodzi, szczególnie ludzie, nie mają pieniędzy, ale starci też nie mają bardzo często, a jednocześnie mają jakieś pomysły i nie mają też zdolności kredytowej. Przecież my o tym nieustannie mówimy. Mamy jeszcze do tego mnóstwo pomysłów, jak temu zaradzić. Tylko, że to się naprawdę w ogóle nie przebija do opinii publicznej. Także ja traktuję pani głos jako bardzo ważny, bo też no, charakterystyczny, pokazujący, jak nam, jak trudno, tym bardziej, że słyszę, że pani pracuje w mediach, bo portal to są media, jak trudno nam się tutaj przebić. To jest to, co chciałem pani powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o pana, no pan w gruncie rzeczy, poza tymi dla mnie zasłużonymi miłymi słowami, zapytał mnie o sprawy kota, ważne. Tylko ja jedną rzecz chciałem od razu wyjaśnić. Kot, z którym bywam fotografowany, to nie jest mój kot. Nie, panie premierze. To jest kot klosz, znaczy taki z właścicielem, ale trochę kloszard, który krąży po okolicy i często przecież przybywa do mnie. Panie premierze, przede wszystkim, jeżeli można, jeszcze sekundę, spytałem się, co pan robi w wolnym czasie. Ciekawi co nas, to co jest? Pan czyta. Nie, o spotkaniach, sugerowanie o spacerze. 44 lata jestem po ślubie z jedną żoną, mam
Bardzo pana proszę. Ale nie, ale to nie ma nic... Znaczy, ja mogę panu proszę powiedzieć tak, mikrofon. Co teraz czytam? Czytam świetną książkę Andrzeja Nowaka o pierwszym impeachmencie, czyli o zdradzie Polski przez Zachód, a w szczególności w Anglii w 20 roku. Doskonała książka, tak jak świetną była książka Polska i trzy Rosje. Wielokrotnie profesorowi Nowakowi to mówiłem, że to książka, która świetnie pokazuje, jak naprawdę wygląda polityka, bo ogromna część tego, co się pisze o polityce, nie ma z tym, co naprawdę jest w polityce, nic wspólnego. Natomiast tam się pokazuje politykę jako taką grę przy wielkiej niepewności, przy ciągłej zmianie planów, ciągłych zmianach okoliczności. Krótko mówiąc, pokazuje się ją tak, jak ona wygląda w rzeczywistości. Jeżeli ktoś w niej był, przynajmniej przez jakiś czas, i mógł ją z bliska zobaczyć, to ona wygląda właśnie tak. A nie we wszystkich pamiętnikach polityków też tak to jest przedstawiane, bo wielu z nich uprawia taką autohagiografię, także odnoszącą się już nie do tyle do ich świętości, co do ich intelektu, to znaczy wszystko z góry przewidywali i tak dalej. Więc tego nie można traktować poważnie, chociaż oczywiście są także wspomnienia pisane bardziej szczerze, ale w szczególności dzienniki bywają pisane dużo bardziej szczerze. Ale i tą książkę w tej chwili czytam z ogromnym zainteresowaniem, bo rzeczywiście jest znakomita. To nie chodzi o to, żebym ktoś taki jak ja w ogóle o tych sprawach nic nie wiedział, bo oczywiście wiedziałem, ale tam jest mnóstwo szczegółów, mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy. Nawet dzięki temu mam nowego negatywnego bohatera, premiera Związku Południowej Afryki, który o nas bardzo brzydko mówił, o Polakach i w ogóle ludziach, którzy żyją na wschód od Niemiec i tak dalej. No, jest tam mnóstwo różnych rzeczy, ale jeszcze tej książki nie skończyłem. A do przeczytania mam na biurku ogromną ilość książek, bo ja po prostu już poza wszystkim kupuję też książki, ale też bardzo dużo dostaję. I jednym z moich takich marzeń emerytalnych, no bo ja już swoje lata mam, to jest to, że kiedyś to przeczytam, że jeszcze dam radę. No. No i tyle, jeżeli chodzi o spacery, to ja mam z tym pewien kłopot, bo kiedyś były na ogół reakcje mało sympatyczne na mnie, jak to mawiał jeden z moich przyjaciół i jednocześnie zastępca Adam Lipiński, twoja obecność na ulicy powoduje ożywienie. On ma taki talent do ujmowania rzeczy bardzo delikatnie. Natomiast teraz już jest nieco inaczej, ale nieustanne robienie sobie zdjęć z ludźmi, no jest to pewien kłopot. Ja lubię sobie wędrować, ale tak w takich miejscach, gdzie jest dosyć pusto. Dosyć pusto. No, nawet można powiedzieć, tak jak pani była łaskawa, bezludnych. Ale oczywiście czasem w różne miejsca chodzę, to też się zdarza. No to tyle w tej sprawie. Naprawdę życie prywatne, przynajmniej większości polityków, jest uczciwie mówiąc dosyć szare. No proszę o tym pamiętać. Są oczywiście tacy panowie, którzy no, są ozdobą, jak pan Kalisz, ale większość wiedzie życie naprawdę dość skromne i dosyć szare. Ja do nich należę. Bardzo proszę. Witold Żdunowski. Panie premierze, ja mam jedno tylko pytanie dotyczące no w sumie sprawy związanej jakby z problematyką międzynarodową, chociaż oczywiście też się łączy w jakiś sposób z sprawami krajowymi. Kwestia ta jest podnoszona już od wielu lat przez takiego znanego publicystę jak Stanisław Michalkiewicz, a też była podnoszona w kampanii wyborczej przez jednego z kandydatów antysystemowych. Mianowicie chodzi o tak zwane roszczenia żydowskie, to znaczy nie te związane z dziedziczeniem na zasadzie to, że ktoś jest spadkobiercą konkretnej osoby, tylko z roszczeniami na zasadzie narodowościowej. I jaki pana jest na ten temat pogląd? Czy to jest poważne zagadnienie? Czy należy się tego bać? Co pan o tym sądzi? Dziękuję. Proszę. Kuba Dąbrowski. Panie premierze, mam dwa pytania. One poniekąd się ze sobą łączą, bo to są pytania, które
dotyczą hipoteki, jaką niesie z sobą Trzecia Rzeczpospolita. Jedna to jest sprawa reprywatyzacji, to znaczy czy w programie po dojściu do władzy PiS-u ta sprawa będzie uregulowana, załatwiona. A druga to jest rzecz związana nie z Polonią, tylko z tymi Polakami, którzy zostali na wschodzie. To znaczy, to ja już nie chcę wchodzić w cyfry, bo pan premier pewnie lepiej wie, ale poza kartą Polaka to jest rzecz, która moim skromnym zdaniem obciąża od 25 lat całe polskie społeczeństwo. To znaczy, że my na zasadzie zrywów sprowadzamy pojedyncze osoby, kilkadziesiąt osób. To jest kompromitujące, dlatego że właściwie wszystkie kraje, ja mówię o krajach postkomunistycznych, nie mówię o Niemczech, którzy masowo importowali swoich, nawet Volga Deutsche, prawda, z XVIII wieku potrafili ściągnąć na początku lat 90. Więc to są te dwa pytania. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jeżeli chodzi o roszczenia ogólne, tak jak pan to określił, znaczy nie te, które odnoszą się do jakichś indywidualnych praw majątkowych, to tak, takie zjawisko występuje, natomiast jego status nie jest jasny, bo nie ma takiej instytucji, która do nas wystąpiła oficjalnie z tego rodzaju roszczeniami. Pan mówił o tym, czy zadało takie pytanie, czy się należy tego bać. W ogóle nie należy się bać. To tak generalnie. Natomiast jest w tej chwili taka sytuacja, no, którą można opisać najkrócej. Można by przeprowadzić różnego rodzaju restytucję mienia, z tym, że ona musiałaby mieć przede wszystkim charakter odszkodowawczy. No ale przecież oczywiście nie na zasadzie narodowościowej. No, na jakiej podstawie Polska miałaby przyjąć tutaj, że na przykład ktoś, kto był, miał przodków żydowskich, to odzyskuje, czy jakiś naród, czyli Żydzi odzyskują, a dajmy na to Białorusini, czy Polacy, czy Ukraińcy, czy nie wiem, Karaimowie, czy Tatarzy, czy Niemcy, bo wszyscy oni zamieszkiwali przecież drugą Rzeczypospolitą, jeszcze Ormian można dodać, Rumunów, czy Czechów, etc., mają nie odzyskiwać. Więc to jest po prostu niemożliwe. Niemożliwe w świetle polskiej konstytucji, niemożliwe zresztą w ramach reguł odnoszących się do praw człowieka. I teraz wobec tego trzeba zadać inne pytanie. Czy Polska jest w stanie odwrócić historię w tym sensie, żeby oddać wszystkim to, co stracili na skutek tragicznych wydarzeń historycznych? Otóż, szanowni państwo, co by to w praktyce oznaczało? No to by oznaczało to, że potomkowie biednych Polaków mają zapłacić potomkom bogatych. Otóż proszę wybaczyć, ale to jest po prostu nierealizowalne. Nic w Polsce się na to nie zgodzi. I to jest cała moja odpowiedź. Ja jasno mówię, historii cofnąć się nie da. Nie da i wprowadzić zasadę, że ta większość Polaków, bo niezależnie jaką tam kto tworzy mitologię rodzinną, to większość Polaków wywodzi się z tych biednych. No, nie zapłaci tym, którzy się wywodzą z tych bogatych, dlatego że oni mieli bogatych przodków, a w istocie do tego musiałoby się to sprowadzić. No, tak to wygląda i nic na to, proszę państwa, nie poradzę. Powtarzam, nie da się cofnąć historii. Pewne przedsięwzięcia zostały przeprowadzone, według mnie, i to jasno mówię, w szczególności te przedsięwzięcia odnoszące się do kamienic w sposób skandaliczny, po prostu haniebny. I tutaj na wielu wypadkach trzeba się za to porządnie zabrać, bo tam doszło do bardzo wielu przestępstw, nadużyć i ogromnej ludzkiej krzywdy. Mówię tutaj o wyrzuconych lokatorach. A jeżeli chodzi o całość, to można to spróbować załatwiać na jakiejś zasadzie jakiegoś tam niewielkiego procentu, ale nic więcej tutaj się zrobić nie da i to dotyczy zarówno tych, którzy mieli przodków żydowskich, jak tych, którzy mieli przodków jakiejkolwiek innej narodowości, oczywiście na czele z Polską, z II Rzeczypospolitej. No. Tyle w tej sprawie. Miałem nadzieje związane z reprywatyzacją na początku lat 90., ale to jest jeden z tych poglądów, który musiałem zweryfikować. Po prostu okazało się, że żadnej dynamiki gospodarczej, czy można powiedzieć, postawy moralnej, która by tworzyła jakąś wartość wśród tych ludzi, którzy się domagali zwrotu wartości,
nie zauważyłem. No niczego takiego po prostu nie było. To mogło być robione tylko wtedy, gdyby to było konkurencyjne wobec nomenklaturowej prywatyzacji. No niestety nie było konkurencyjne. Zresztą było na małą skalę i wszystko to razem było bardzo, bardzo głęboko spatologizowane. Ja uważam, że tą sprawę trzeba po prostu zamknąć, chyba że zdecydowalibyśmy się na domaganie się odszkodowań za II wojnę światową od Niemiec. No to wtedy oczywiście wszystkie nacje, które Polskę zamieszkiwały, musiałyby tutaj swoją część w tym mieć. Ale powtarzam, to tylko w takiej sytuacji, a to jest kwestia, o której warto porozmawiać poważnie, bo została postawiona. Warto ją zanalizować z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ale także z punktu widzenia konsekwencji politycznych. Tyle w tej sprawie, żeby było jasne, ja tutaj nie reprezentuję żadnej opcji, stwierdzam tylko, że taki problem jest. Bardzo proszę. A Polacy? Proszę. A jeżeli chodzi o, przepraszam, jeżeli chodzi o Polaków, ja chyba się tu zgadzamy, mam takie przeświadczenie, że wyjąwszy właściwie jedno terytorium, to znaczy terytorium litewskie, gdzie jest taki, jak to się mówi, polski język, aż do Dźwiny sięgający, dosyć wąski, gdzie sądzę, że Polacy powinni pozostać, to należy Polaków ściągnąć ze wschodu. No oczywiście to nie jest Polonia, to są Polacy zamieszkali na wschodzie. Tak. Bo oni tam nie mają szans. Tak. Po prostu. Tak. Począwszy od Kazachstanu i czy nawet tych dalszych, bo w Kirgizji można spotkać Polaków jeszcze dalej, w Środkowej Azji. Krótko mówiąc, trzeba ich ściągnąć. A to, że w Polsce niczego takiego nie zrobiono, ja przypomnę to świetne określenie, to znaczy znalezienie słowa, które było w polskim słowniku, ale go akurat nie używano, imposybilis, to Marek Jurek. Zresztą to określenie, że biedni mają zapłacić, potomkowie biednych mają zapłacić potomkom bogatych, to żeby było jasne, że to też nie mój pomysł, tylko Marka Jurka. Otóż ten imposybilis, ta niezdolność do działania rzeczywiście jest niesłychanie charakterystyczna dla tego systemu. Proszę zwrócić uwagę, że dopiero kiedy pojawiły się i to w pewnym nadmiarze wielkie pieniądze z Unii Europejskiej, to zdołano podjąć jakieś duże działania zbiorowe. Znaczy budowa autostrad, no to jest takie klasyczne działanie zbiorowe. I to też z niską wydajnością, wolno, z bardzo licznymi, drogo, z bardzo licznymi mankamentami, zarówno co do samej budowy, przy rujnowaniu przedsiębiorstw, no z całą tą ogromną patologią, a ja nie wiem, czy to są dane precyzyjne, ale Forbes napisał, że przy samych autostradach wyprowadzono 26 miliardów złotych. Czyli krótko mówiąc, tak ten system działa, właśnie dlatego musi być zmieniony. A ściągnięcie do Polski Polaków ze wschodu to jest właśnie takie wielkie przedsięwzięcie zbiorowe, którego dokonujemy nie indywidualnie, tylko jako naród wspólnie. Musimy mieć państwo zdolne do organizowania wielkich przedsięwzięć zbiorowych. Dziękuję bardzo. Proszę. Panie premierze, Filip Frąckowiak, Izba Pamięci Pułkownika Kuklińskiego. Mam pytanie dotyczące polityki historycznej. Czy potencjalny rząd Prawa i Sprawiedliwości, który zacząłby rządzić Polską od jesieni, podjąłby inne czy też głębsze starania na rzecz prowadzenia polityki historycznej niż rząd z lat 2005-2007. Wiele spraw wtedy zostało naprawionych, zadośćuczyniono wielu bohaterom Polski, ale z różnych powodów, także z powodu niepełnej kadencji, nie zdążono. To jest moje pytanie. Poza tym pozwolę sobie z urzędu jakby przypomnieć, że pan prezes Kaczyński był pierwszym politykiem, który zaprosił pułkownika Kuklińskiego do Polski i składał w jego imieniu kwiaty przy grobie nieznanego żołnierza 17 września 1993 roku. Dziękuję, ale tak leciwy nie jestem.
A świętej pamięci prezydent Kaczyński miał no, istotny, wielki wkład w powstanie Izby Pamięci Pułkownika Kuklińskiego. I jeśli pan premier zechce przyjąć, chciałem wręczyć biografię mojego ojca, świętej pamięci Józefa Szaniawskiego. A to który... bardzo chętnie, bo przecież znałem. Dziękuję bardzo. I drugie pytanie. Proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja nazywam się Anna Murdoch. Jestem autorką jednej z książek, która leży u pana na biurku. Wiem o tym, bo dostałam podziękowanie od asystenta. Pytanie dotyczy programu, który przedstawicie państwo być może na początku lipca. Otóż chciałabym dowiedzieć się, jaka jest charakterystyka zespołu, który pracuje nad tym programem? Ja oczywiście nie proszę o nazwiska, ale chciałabym dowiedzieć się, czy zaproszono na przykład jakichś ekspertów z zagranicy. No, ogólna charakterystyka. Natomiast drugie pytanie dotyczy programu gospodarczego, bo program ogólny, to już pan wskazał, na jakich wartościach będzie oparty, to znaczy na wartościach chrześcijańskich, patriotycznych, na solidarności między ludźmi. Natomiast program gospodarczy też musi opierać się na jakichś podstawach i ja chciałabym się dowiedzieć, tak w skrócie, jak właśnie ten ogólny program, jakie państwo proponują pozytywne, konkretne wartości gospodarcze do przeprowadzenia, gdy dojdą państwo do władzy. Dziękuję. Dziękuję, więc zacznę od polityki historycznej. Proszę państwa, w tej dziedzinie, przy czym ja zaliczam do tego także tą akcję antydyfamacyjną, jest naprawdę do zrobienia niesłychanie dużo. Myśmy tylko zaczęli. Później kontynuował to jeszcze po upadku naszego rządu świętej pamięci brat, ale miał już oczywiście ograniczone możliwości. To zaczęło się zresztą w Warszawie za jego prezydentury, tej warszawskiej. Muzeum Historii Polski. Oczywiście jako instytucja czynna, to znaczy nie tylko miejsce, gdzie można różne rzeczy obejrzeć w tak nowoczesny sposób, ale także jako instytucja naukowa, wydawnicza i tak dalej. Muzeum Ziem Zachodnich, bardzo potrzebna instytucja. Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Ziem Wschodnich. To tylko wielkie instytucje, które trzeba powołać. Oczywiście tego się nie zrobi z roku na rok, bo to będzie sporo kosztowało, ale to trzeba jednak wszystko zrobić. Trzeba dążyć, przy zachowaniu oczywiście samorządu akademickiego, ale jednak dążyć do pewnej zmiany kierunków badawczych, a także no, tego przekazu, który jest zarówno w szkołach, jak i na uczelniach wyższych w odniesieniu do polskiej historii. Trzeba tą historię w wielu miejscach jeszcze ciągle odkrywać, odkłamywać. My wielu jej fragmentów tak naprawdę dobrze nie znamy i to począwszy od różnego rodzaju spraw związanych z PRL-em czy II wojną światową, a skończywszy na przykład na polskim pisarstwie politycznym XVII wieku. Dopiero w tej chwili te 11 podstawowych traktatów politycznego tego czasu jest opracowywanych, ma być wydanych, przetłumaczonych, no przede wszystkim skomentowanych, ma być, czy jest już przedmiotem różnego rodzaju naukowych zabiegów. My mamy naprawdę ogromną ilość pracy, która wynika z naszej nieszczęśliwej historii, w tej nieszczęśliwej części naszej historii, bo nie cała polska historia była nieszczęśliwa i nie tak ją należy pokazywać. Ale była ta część nieszczęśliwa XIX-wieczna i myśmy dzięki brakowi państwa, brakowi własnych uczelni, tam z minimalnymi wyjątkami i to tylko w zasadzie po 870 roku w Galicji, no bardzo wielu rzeczy nie zrobili. No pamiętajcie państwo, że jest mnóstwo różnego rodzaju przedmiotów, katedr, które istnieją i istniały już bardzo dawno temu na Zachodzie, nawet w uczelniach, na przykład w uczelniach angielskich, a no w Polsce niczego takiego nie ma, nic sobie o tym
nawet nie marzy. No, największy wedle dość powszechnego przekonania historyk XX wieku, czyli Toynbee, Brytyjczyk, no, był szefem katedry, która się zajmowała bizantyjską Greką. Czyli cała katedra zajmowała się tylko Greką. On pisał oczywiście historię świata i tak dalej. Dzięki temu przyszedł do historii, ale bezpośrednio kierował właśnie taką katedrą, nie licząc innych zajęć, bo pracował też w MSZ-cie brytyjskim. Krótko mówiąc, my naprawdę jesteśmy tutaj pod wieloma względami ubożsi i z jednej strony nie warto temu przeczyć, bo często się mówi, że wszystko jest tak jak tam. Nieprawda, tak nie jest. Ale trzeba po prostu konsekwentnie dążyć do tego, żeby Polska wszystkie te braki nadrobiła i żeby można by powiedzieć, miała tutaj pełną naukę, pełną kulturę. I to jest ogromne zadanie, a częścią tego zadania jest właśnie polityka historyczna. Przy czym chcę mocno podkreślić, ten obraz, który powinniśmy pokazywać światu, musi być skoncentrowany na obronie przed dyfamacją, a jednocześnie powinien, jak sądzę, nawiązywać do pewnej rozmowy mojego brata, ciągle się do niego odwołuję, ale naprawdę warto, z zachodnimi przywódcami, którzy biadali nad Polską, ja to też znam. Pamiętam, jak dzwonił do mnie Blair i Sarkozy, kiedy była sprawa podpisania tych porozumień, tych prelizbońskich i prawda, Polska upadnie. No miałem na końcu języka zapytać, czy mają zamiar nam wypowiedzieć wojnę, jeżeli nie podpiszemy tego traktatu. No oczywiście byłoby to może niepolityczne, ale generalnie rzecz biorąc tak to wyglądało. Otóż w takiej właśnie sytuacji Leszek powiedział tak. Proszę Państwa, no z bardzo niewielkiej powierzchni stworzyliśmy duże państwo. Mieliśmy swój udział w powstrzymaniu ataku, dzisiaj się mówi tatarskiego, ale to był mongolski, przecież nie tatarski, w XIII wieku. Aż dzisiaj się Bogu dzięki do tego wraca, a Henryk Pobożny jest kandydatem na ołtarze, bo mówię o bitwie pod Legnicą. Powstrzymaliśmy natarcie niemieckie na wschód na kilka wieków w ciągu XIV i XV wieku. Powstrzymywaliśmy w wielkiej mierze nacisk muzułmański. Odparliśmy bolszewików w 20 roku. Stworzyliśmy największy ruch obok Gandhiego, największy ruch społeczny w dziejach świata, czyli Solidarność. No, byliśmy samodzielnie, żeby było jasne, nie chodzi o ze z Napoleonem w Moskwie, co poza nami się nikomu, tylko my i Napoleon się nie udało. Dlaczego mam nad sobą tak strasznie biadać? I od tej strony trzeba pokazywać Polskę. Oryginalność naszego ustroju, oryginalność tego naszego przywiązania do wolności. To wszystko, co wiąże się z tym, co oceniany przeze mnie uczciwie, on często bardzo mocno sceptyczny, Davis, ten brytyjski historyk zajmujący się także Polską, bo on się też innymi rzeczami zajmuje, także Polską, pisał, że Polska była prawie odrębną cywilizacją. No, prawie odrębną. Prawdopodobnie odwoływał się właśnie do tej definicji cywilizacji Toynbee'ego, która jest dosyć skomplikowana, nie będę się tutaj, jej tutaj tłumaczył, ale generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście, mieliśmy w sobie tyle różnych odrębności, tak inne mechanizmy społeczne, tyle rzeczy, które później okazały się w życiu społecznym innych narodów oczywiste. Mamy na przykład tradycję wolności religijnej, która w istocie w Europie niemalże nie istnieje. To dopiero XIX wiek i to późny i już właściwie w tej chwili tej wolności religijnej w Europie znowu nie ma. Bo przecież poprawność polityczna praktycznie ją zlikwidowała. Ja często mówię w różnych wystąpieniach, że Polska powinna pozostać wyspą wolności w Europie. Bo jeszcze na razie, mimo różnych prób ze strony sił wiadomych, taką wyspą pozostajemy. Jest się do czego odwoływać. I nie na zasadzie udawania, że mieliśmy różne rzeczy, których żeśmy nie mieli, tylko na zasadzie pokazywania tego, co pokazać naprawdę warto. A także
pewnej rewizji poglądów na no, różne części historii naszej literatury, czy naszej, na przykład naszego malarstwa, które no, pozwalają spojrzeć na nie inaczej, także w kontekście międzynarodowym. Tego rodzaju wysiłki dzisiaj są czynione w różnych dziedzinach. Są pogłębione badania nad polską filozofią, choćby na przykład no, sprawa mesjanizmu. Była kiedyś taka bardzo ciekawa dyskusja podczas konferencji Polska Wielki Projekt. To wszystko, proszę Państwa, trzeba robić. A teraz pytanie o gospodarkę. Otóż tak, gospodarka takiego kraju jak Polska, czyli poziom średniego rozwoju i pułapka niestety średniego rozwoju, powinna być, można powiedzieć, skłoniona do wyrwania się z tej pułapki, pójścia do przodu, do szybkiego rozwoju, szybkiego wzrostu PKB. No naszym celem jest zrównanie się z naszymi sąsiadami. Przypomnę, Polska ma, jeżeli chodzi o PKB, w tej chwili jakieś 67-69, różnie to liczą, procent dochodu przeciętnego Unii Europejskiej i około 55% dochodu Niemiec, przy czym Niemcy nie są najbogatszym krajem europejskim. Bogatsza jest Austria, bogatsza jest Holandia, bogatsza jest Irlandia. No nie mówiąc o Luksemburgu, ale Luksemburg jakby jest poza jakąkolwiek konkurencją. Otóż te kraje nie są liczne, to trzeba sobie jasno powiedzieć, którym się udało, jak to się mówi w ekonomii i w naukach społecznych, dojść do centrum, bo to chociaż to nie ma nic wspólnego oczywiście z centrum w sensie fizycznym czy geograficznym, czyli które nadrobiły tą ogromną początkową różnicę między ich poziomem rozwoju a wysoko rozwiniętymi krajami. Otóż no, te kraje swoją historią gospodarczą pokazują, że to jest możliwe, że można było być takim krajem, który miał 75% bezrobotnych i nie wiem jakie PKB na głowie, ale pewnie ze 200 czy 300 dolarów w latach 50., a dzisiaj ten kraj nazywa się Korea Południowa, zresztą wtedy też się tak nazywał, jest naprawdę bardzo zamożnym i bardzo wysoko rozwiniętym technologicznie krajem. Mamy do czynienia z przykładem dawniejszym, no to jest dłuższa historia Japonii, ostatnio Chin, które zyskują coraz większą potęgę w Europie z lepszego znacznie punktu startu, ale pewną taką drogę właśnie do stania się państwem naprawdę zamożnym, czy nawet właściwie, jeżeli chodzi o Austrię, wyprzedzenie Niemiec, no przeszła Austria, przeszła Finlandia. Krótko mówiąc, Irlandia, więc krótko mówiąc można, no tylko trzeba to w Polsce zrobić, nie krzyczeć o zielonej wyspie w Polsce, tylko to zrobić. Jak to można zrobić? No, trzeba przede wszystkim sobie zadać pytanie, czy my na dostatecznym poziomie inwestujemy. Otóż nie inwestujemy na dostatecznym poziomie. Poziom inwestycji w Polsce to jest w zależności od roku 18-20% PKB. Dobry poziom inwestycji, szczególnie w kraju, który ma taki nadmiar siły roboczej, to jest nawet gdzieś około 30%, przynajmniej 27-28%. Lepiej, żeby to było pełne 30%. Czy to można zmienić w stosunkowo krótkim czasie? Otóż w naszym przeświadczeniu można. Dlaczego? Dlatego, że można wykorzystać z jednej strony różnego rodzaju zasoby, które są w Polsce, zarówno te zewnętrzne, Unia Europejska, nieporównanie bardziej efektywnie niż w tej chwili. Można wykorzystać także szereg innych zasobów, które są wewnątrz kraju. No, choćby nadpłynność banków, czyli nadmiar pieniędzy, które są w polskich bankach, zapasy przedsiębiorstw, które są dosyć znaczne. To wszystko, co jest jakby zasobem ciągle jednak w Polsce znaczących spółek Skarbu Państwa. Można oczywiście wykorzystywać różnego rodzaju mechanizmy, które pozwalają, począwszy od niewielkiej stosunkowo sumy, doprowadzać do sumy nieporównanie większej poprzez mechanizmy tak zwanego lewarowania. Krótko mówiąc, trzeba mieć taki plan. I teraz może mogą Państwo zapytać, czy jest Panią na czele, czy my taki plan mamy. Tak, mamy taki plan. Kto go opracował? Bo Pani tego. Opracowali go ekonomiści i bankowcy. I ci z profesorskimi tytułami, i ci z innym nieco tytułem prezesa banku, na przykład dużego banku. Znaczy opracowali to specjaliści, ale przyznaję, że cudzoziemców tam nie ma. Uczciwie mówiąc, my ze strony cudzoziemców to dostaliśmy plan Zaksa. No, czy jest
jest się z czego tak bardzo cieszyć, nie wiem. W każdym razie, choć powtarzam, to jest plan opracowany przez Polaków, to na tej konferencji lipcowej być może, nie chcę powiedzieć, że tak będzie na pewno, ale być może uda nam się ściągnąć dwóch noblistów. Ale właśnie z tych, którzy nigdy nie poddali się terrorowi tej poprawności liberalnej, minimum waszyngtońskiemu i tak dalej. Jesteśmy chyba na dobrej drodze do tego, żeby oni tutaj do nas przyjechali, jedyny specjalistą od redystrybucji, bo coraz mocniej jest stawiany w świecie, także zachodnim, problem tego, że jednak są zbyt wielkie w tej chwili różnice społeczne na świecie, że to powoduje napięcie, ale także niszczy w istocie gospodarkę. Jest w tej chwili taka słynna książka Kapitał XX wieku. No, ostatnio wydana, co prawda, przez krytykę polityczną, ale mimo wszystko warto przeczytać. Otóż to jest tak, że dzisiaj zmienia się to myślenie. Myślenie, które przez jakiś czas było rzeczywiście w stanie kompletnego paraliżu i my jako politycy, którzy chcieliśmy znaleźć ekonomistów, którzy byliby partnerami dla proponowania innego modelu niż ten balcerowiczowski, mieliśmy przez wiele, wiele lat ogromne kłopoty. Dzisiaj już te kłopoty są dużo, dużo mniejsze. Takich partnerów można znaleźć, ale przez wiele lat rzeczywiście było z tym trudno i przy tym to było, tak mówiąc już na marginesie, na niesłychanie dziwnej zasadzie, bo z jednej strony ogromna część akademickich naukowców, ekonomistów była przeciwko tej terapii, przeciwko temu sposobowi rozumienia ekonomii. Ale z drugiej strony wszyscy frontmeni ekonomiczni byli za tym, a tamci nie byli gotowi z tymi swoimi wątpliwościami wystąpić zbyt ostro. Chociaż były takie momenty, że błąd był po stronie polityków, ale żeby było jasne, nie naszym akurat, no bo były takie konferencje, na przykład w 1996 roku przez nas, przez PC zorganizowane, gdzie tacy ekonomiści wystąpili, no ale nie znalazło to zainteresowania ówczesnego szefa AWS-u, to jeszcze było przed wyborami, a później przewodniczący Komisji Ekonomicznej AWS-u, tutaj już przez grzeczność nie wymienię jego nazwiska, bardzo znane, zaczął swoje wywody w sposób następujący. I państwa bardzo przepraszam, ale ja się na ekonomii nie znam. Tak to wtedy niestety wyglądało. Więc krótko mówiąc, plan jest, opiera się z jednej strony na wielkim programie inwestycyjnym, z drugiej strony na wielkim programie popytowym, bo popyt jest bezwzględnie potrzebny, żeby inwestycje w ogóle miały jakikolwiek sens, na wielkim programie odblokowania tych barier, o których już wspomniałem, odnoszących się do małego i średniego biznesu, a także jeszcze na szeregu innych programach takich zachęcających do aktywności, w szczególności młodych ludzi. Sądzę, że można to przeprowadzić, tak jak skądinąd zupełnie spokojnie można przeprowadzić te wszystkie propozycje, które przedstawiał Andrzej Duda. Ci, którzy mówią, że to 50 miliardów rocznie, a później zwiększyli tę sumę do 60, przesadzają. To jest trochę mniej. Ale to jest rzeczywiście dużo. Tylko proszę Państwa, na samym VAT-cie niepłaconym my tracimy rocznie 50-70 miliardów złotych. I to nie są nasze dane, tylko firm, które się zajmują tego rodzaju ocenami, które z nami nie mają kompletnie nic wspólnego. Można powiedzieć, że są zupełnie po drugiej stronie barykady. Nieopodatkowane, co oczywiście w tym wypadku to się trochę ze sobą pokrywa, nieopodatkowane sumy wyprowadzane z Polski, prawdopodobnie bez podatku wychodzi około 80 miliardów złotych. Różne inne zasoby, które nie są w tej chwili uruchomione, a które łatwo można palcem pokazać, różnego rodzaju fundacje państwowe, gdzie są pieniądze. Szanowni Państwo, przy dobrej, przemyślanej, zaplanowanej polityce można zarówno spełnić te oczekiwania społeczne, które w tej chwili się wzmogły, jak i zacząć rozwijać gospodarkę nie na tej zasadzie, że korzysta na tym co najwyżej kilkanaście procent społeczeństwa. Tylko na takiej zasadzie, że ta grupa korzystających, ona nigdy nie jest stuprocentowa, ale może być nieporównanie większa, taki przeciętny poziom korzystania ze wzrostu w dobrych czasach gospodarki rynkowej, to było 70% społeczeństwa. I do tego przynajmniej powinniśmy dążyć. A dobrze by było, żeby oczywiście to było jeszcze dużo więcej. Proszę bardzo. Proszę. Dobry wieczór, panie premierze. Dobry wieczór. Szanowni państwo.
Po pierwsze chciałbym panu pogratulować. Marek Wernic, działam w strukturach patriotycznych. Co roku jestem na obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, ale co roku też jestem w obchodach narodowego, uczestniczę w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Panie premierze, po pierwsze chciałbym panu pogratulować podwójnego zwycięstwa. Raz, że mamy na stanowisku prezydenta Rzeczpospolitej drugiego prezydenta w powojennej historii Polski, który jest niesterowany i powodzi się spoza żadnego układu komunistycznego. A po drugie, że był pan drugim premierem w historii Polski, który też wywodzi się spoza układu komunistycznego, jest pan osobą niesterowalną. I za to się panu należą ogromne brawa. Bo pierwszym premierem był Jan Olszewski. Tak jak pan, jestem synem żołnierza Armii Krajowej, powstańca warszawskiego, co jest dla mnie bardzo ważne. Na tej sali widzę wielu wspaniałych i wybitnych działaczy życia politycznego i historycznego. Panią Zofię Romaszewską, panią Olgę Johan. Widzę tutaj mojego kolegę szacownego, z którym miałem przyjemność współpracować, Filipa Frąckowiaka, jak tak pan powiedział, Filip, syn wybitnego opozycjonisty, najdłużej więzionego w Polsce, ale też widzę wybitną reżyserkę i dokumentalistkę Alinę Czerniakowską i widzę też Ewę Stankiewicz, wybitną dziennikarkę. Łączy nas wszystko jedno, walka o niepodległą Polskę i sztafeta pokoleń. Ja chciałbym, panie premierze, prosić o takie zapewnienie, że w momencie przejęcia władzy powstanie przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów struktura w ramach sztafety pokoleń, o którą zabiegała całe życie pani Maria Fildorf-Czarska, skupiająca przedstawicieli różnych organizacji patriotycznych. Czas odbudować ten fundament i tą godność, o którą tak wiele przez wiele lat walczyli żołnierze Armii Krajowej, działacze Solidarności, tak wielokrotnie upokorzeni. Widzę też na sali Tadeusza Płużańskiego, który prowadzi ogromną walkę, aby na żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni. Aby ci bohaterowie prawdziwi wrócili na kanwy historii. Czas, panie premierze, odebrać emerytury funkcjonariuszom bezpieki. Klub generałów, panie premierze, klub generałów musi przestać być klubem generałów, a klubem zdegradowanych oficerów do stopnia szeregowego. Czas odebrać wpływy dawnego aparatu SB i WSI. Ja liczę na to, że po jesiennych wygranych wyborach, tak jak przy Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej, tak jak i przy Kancelarii Premiera, powstaną właśnie takie struktury, które będą skupiały nas, młodych ludzi i właśnie tej sztafety pokoleń, która jest tutaj na tej sali i gorąco pana wspiera i gorąco będziemy walczyć o ideę wolnej i demokratycznej, niepodległej Rzeczpospolitej. Dziękuję. Jarku, ja też dziękuję. Jak mówiłeś o tym, że inteligencja została skopana przez ten system i w związku z tym ten etos inteligencji jest osłabiony, to chciałem powiedzieć, że ten etos w tej małej sali tu siedzi. No to jest prawda, że tu siedzi i bardzo jestem rad i zaszczycony, że tu jestem wśród państwa, natomiast no, można powiedzieć, że chodziło mi o troszkę szerszą skalę. No, no ten etos czasem wychodzi z tej sali. Bardzo proszę. Gabriel Janowski. Gabriel, ale wiesz. Bardzo proszę. Bóg zapłać za zadane pytanie. Szanowny Jarosławie, pierwsza ofensywa została z powodzeniem przeprowadzona. Gratulacje osobiste dla ciebie, zespołu i prezydenta elekta. Ale prawdziwa będzie to, co mówiłeś na samym początku jesienią. W związku z tym pytanie. Jakie przewidujesz rozszerzenie frontu? Przez kogo? W jaki sposób, by rzeczywiście ta ofensywa była zwycięska? Kiedyś powiedziałem, że pytałem ciebie, dlaczego ptaki wysoko i daleko latają. No bo mówię, mają skrzydła. Może być skrzydło ludowe, narodowe i korpus chrześcijański. I taki powinien być PiS. Właśnie z szerokimi skrzydłami. To uwzględnia różnorodność, a jednocześnie właśnie te wysokie loty. To takie, powiedziałbym, pierwsze tutaj pytanie zasadnicze. Druga rzecz,
którą też podniosłeś, ale uczulam ją i jakie widzisz sposoby. Mianowicie mówiłem tydzień temu, w sposób niewyobrażalny jest polska ziemia w tej chwili przejmowana przez obcy kapitał. Nie przez farmerów, ale przez spółki kapitałowe, co jest znakomicie, powiedziałbym, bardziej niebezpieczne. I zauważyłeś, że są propozycje, by właśnie samorządy tym się zajęły, to znaczy gospodarowaniem ziemi. Byłoby to tragiczne rozwiązanie, bo ziemia jest dobrem najwyższym i to właśnie z pozycji państwa trzeba tę rzecz uregulować i kontrolować. W związku z tym, jakie przewidujesz tu rozwiązania? I jeszcze jedna mała uwaga. Mianowicie można, będąc niezależnym posłem, ty to czyniłeś, ja jednak dużo dobrego zrobić czy pokazać. Udało nam się stworzyć polski cukier wbrew politykom, wbrew mediom i autorytetom. Udało się zahamować sprzedaż energetyki. Dziękuję panu Krzysztofowi, który wtedy nagłaśniał te sprawy. Niestety Stołek został przehandlowany, ale już grupa G8 panu Kulczykowi została wstrzymana i na tej bazie powstała Energa. Wtedy moje i paru posłów zdecydowane działanie przy twoim innych poparciu dało efekty. I ostatnia już krótko sprawa. Napływają do mnie już kilkakrotnie pytania i prośby o pomoc w sprawie skoku Wołomin. Zwracali się do posłów PiS-u, ci ludzie ze stowarzyszenia nie znaleźli tam należytego, powiedziałbym, posłuchu czy uwagi. W związku z tym jestem zobowiązany przez nich przekazać ci materiały w tej kwestii, co niniejszym czynię. I ostatnie tu pytanie, przepraszam, już poza konkursem, ale pana... Mianowicie, mówiłeś i słusznie, że trzeba pobudzić tutaj sprawę, prawda, związaną z bodziec w ogóle popytowy. Jakimi instrumentami można to dokonać, bo rzeczywiście jest to ważny element w ożywieniu gospodarki. No tu finansowe oczywiście, tak jest. Dziękuję za uwagę, jeszcze raz gratulacje i zdrowia w tej jesiennej ofensywie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. No, pan Wernicz, no, można powiedzieć, złożył pewnego rodzaju oświadczenie. Ja się zgadzam z tymi celami, tylko proszę państwa, najpierw wygrajmy. Wygrajmy, bo jakbym tutaj siedział za kilka miesięcy po zwycięskich wyborach z państwem i... Zapraszamy! Więc... To oczywiście wtedy byłbym w nieporównanie lepszej sytuacji. No dzisiaj... Dzisiaj... No... Dywersja. Oto, pomoc. To jest... Tak. Natomiast jeżeli chodzi... Znaczy powtarzam, cele są do zrealizowania, czy akurat do tego potrzebna jest instytucja przy tak technicznym ciele, jakim jest... Kancelaria premiera, czy to jest właściwe miejsce? Ja sądzę, że to raczej wokół prezydenta tego rodzaju rzeczy trzeba koncentrować, ale oczywiście to jest sprawa, no, o której można dyskutować. Natomiast jeżeli chodzi o liczne pytania ze strony Gabriela, otóż tak, skrzydła PiS-u, no ludowe jest. To, że no, są to ludzie, którzy byli kiedyś w PSL-u, to jest prawda. Ale bardzo rzeczywiście dla nas celni. No i to jest ta grupa PSL-u Piast. Tak to się ułożyło. Ja pamiętam rozmowy z tobą sprzed 25 czy 6 lat, ówczesne twoje takie, no bardzo radykalne, nie będę ich tutaj cytował, oceny PSL-u, nawet nie wiem, czy ty to pamiętasz, ale ja to pamiętam. Otóż, ale... No ale później historia się potoczyła tak, jak się potoczyła i to jakby na fakty się nie ma sensu obrażać. Ale oczywiście zawsze możemy rozmawiać. Co do skrzydła narodowego, no wydaje mi się, że u nas tego rodzaju skrzydło też jest, natomiast te obecne ruchy narodowe, które nie znajdują szerszego posłuchu w społeczeństwie, wydają mi się jednak przedsięwzięciami, które mają charakter pewnego rodzaju anachronizmu. No, są próbą wskrzeszenia czegoś, co w takim wydaniu dzisiaj wskrzesić się po prostu na szerszą skalę nie da. Oczywiście zawsze w takiej sytuacji można się pomylić. Historia często toczy się w sposób bardzo niespodziewany zupełnie, ale tak to przynajmniej dotychczas wygląda. Jeżeli chodzi o ochronę ziemi, to powiem tak,
to, co się dzieje, jest rzeczywiście skandalem. Musimy wprowadzić to bardzo szybko. Przepisy no, analogiczne na przykład do francuskich. No, tam niby można sprzedawać ziemię, ale tak naprawdę ziemia jest bardzo dokładnie chroniona. No, nie wywalczyliśmy tego, co na przykład Duńczycy, że w ogóle nie wolno ich ziemi cudzoziemcom kupować, a oni przecież są też w Unii Europejskiej. I to pewnie było wtedy nie do wywalczenia, wtedy, kiedy wchodziliśmy do Unii. Ale trzeba ze wszystkich stosowanych w Europie, jest kilka takich metod, korzystać, na przykład tych, które dotyczą właściciela, jego znajomości języka, jego znajomości historii. Tak, no, jest mnóstwo takich metod, które tutaj pozwalają na to, żeby polską ziemię ochronić. Musi być tylko taka wola i musi być gotowość do przeciwstawienia się naciskom biurokracji europejskiej. No ale jeżeli ktoś chce w tej biurokracji robić karierę, no to oczywiście, że się nie będziemy temu przeciwstawiał. A proszę pamiętać, że to nie chodzi, bo pewnie państwo pomyśleli Tusk. Żeby to był jeden Tusk, to jeszcze jest... Nie. To jest, proszę państwa, zjawisko, które występuje też na dużo niższych szczeblach. Wielu ludzi funkcjonujących w polskiej demokracji uważa, że spełnieniem ich marzeń będzie przejście do no, nieporównanie lepiej płatnej, zasobnej i także no, przynoszącej pewien prestiż dyplomacji albo po prostu biurokracji europejskiej. No, mamy z tym bardzo wiele kłopotów. To wynika z tej nierównowagi sił, nierównowagi, jeżeli chodzi o możliwości płatnicze, o możliwości gratyfikacji. No, trzeba sobie próbować jakoś z tym dawać radę. Nikt nie mówi, że będzie tutaj łatwo. Jeżeli chodzi o cenę posłów niezrzeszonych. Ja wiem, że ty załatwiłeś sporo spraw. Ja przypomnę też, że Antek Macierewicz załatwił kiedyś tą bardzo ważną uchwałę w sprawach niemieckich. Już się wydawało, że za chwilę nam każą za drugą wojnę światową nam płacić odszkodowania. No i przyszła ta uchwała, która, można powiedzieć, ten trend jednak powstrzymała. I takie rzeczy się rzeczywiście zdarzają, ale to są sprawy indywidualne i na to trzeba no, osobowości tak silnych jak twoja czątka. No, ja jako poseł niezrzeszony byłem taką cichą myszką. Więc krótko mówiąc, takie osobowości się bardzo rzadko zdarzają i w związku z tym jednak ludzie przeciętni, czy nawet troszkę więcej niż przeciętni, ale tacy mieszczący się w pewnych granicach, no nie są tutaj w stanie wiele zdziałać, ja to ten sąd całkowicie podtrzymuje. No i wreszcie pytanie, w jaki sposób my byśmy chcieli podnosić popyt, to znaczy umacniać siłę popytową społeczeństwa. Po pierwsze, my planujemy taki pakt dla płac, bo chcielibyśmy, żeby to było jednak robione przy jakiejś tam zgodzie ze strony przedsiębiorstw. Po drugie, jest mechanizm samonapędzający się. Jak są wielkie inwestycje, są miejsca pracy, to rynek pracodawcy zmienia się w rynek pracownika. To już nastąpiło w Polsce w 2007 roku. Wtedy nacisk płacowy w sposób naturalny rośnie. Można i trzeba podnosić płacę minimalną. Krótko mówiąc, tego rodzaju metod jest wiele, ale jednak najlepszą metodą jest po prostu rozwój gospodarczy, taki no, troszkę nawet popychany. Jeżeli w Polsce by była ten poziom inwestycji, o którym mówię, to mechanizm rozwoju gospodarczego by wymuszał pewien wzrost płac, a naprawdę czasy, kiedy my możemy przede wszystkim konkurować niskimi płacami, się skończyły, to w Chinach się już kończy. Oni już wyprowadzają część produkcji do państw od nich biedniejszych wokół Chin. Już mamy taki klaster wokół Chin, więc trzeba sobie z tego wszystkiego zdawać sprawę, że to jest w tej chwili kwestia nie tylko przyzwoitości, nie tylko poziomu życia społecznego, bo oczywiście to jest rozstrzygające, ale także pewnej konieczności ekonomicznej. Nie będziemy się dalej rozwijać na tej zasadzie, która była stosowana dotychczas. W moim przekonaniu ona była zawsze błędna, ale w tej chwili już czasu nie cofniemy. Na przyszłość trzeba stosować zasadę zupełnie inną. To też jest przygotowane, jest odpowiedni plan działań w tym kierunku, tylko że to może działać wtedy, jeżeli to wszystko zostanie podjęte naraz, jeżeli to będzie wspólnie popychało społeczeństwo, naród do przodu, polską gospodarkę do przodu.
No i trzeba pamiętać, że choć socjalistyczni czy komunistyczni ekonomiści się mylili, to jednak wzór Kaleckiego, jeżeli chodzi o inwestycje i rozwój w dalszym ciągu, jednak jest aktualny. Skok Wołomin. A skok Wołomin. Słuchaj, to jest sprawa taka. No powiem szczerze i tobie, i państwu. A co my mamy wspólnego ze skokiem Wołomin? Dlaczego do nas? To do Komorowskiego, do WSI. No. Przecież naprawdę skok Wołomin nie był kontrolowany przez tą strukturę, o której w sposób no, bardzo, ale to bardzo przesadny mówi się, że była z nami związana. Ja nie przeczę, myśmy bronili skoków. Myśmy bronili skoków jako polskiego kapitału i jako jedynej dużej instytucji, która nie była jednoznacznie po tamtej stronie, co nie znaczy, że była w sensie politycznym jednoznacznie po naszej. Ale w każdym razie nie była tak. I to jest prawda. Tego nie przeczymy. Tam być może doszło także do rzeczy niedobrych. Przykro nam, ale doszło do czego? Przede wszystkim w Wołominie. To jest ogromna większość tych skądinąd rzekomych strat. Zaraz powiem, dlaczego rzekomych. W wielkiej mierze rzekomych strat. Tych 3 miliardów, to przeszło 2 miliardy, to jest Wołomin. A poza tym jeszcze jest ta kasa Kopernik, która była rządzona przez Platformę Obywatelską, więc ja nie bardzo wiem, o co tu chodzi i my mamy nawet no, taką niejasność co do tego, kim są ci ludzie, którzy się do nas zgłaszają. Ja nie chcę być tutaj nadmiernie podejrzliwy, być może się zupełnie mylę, ale tego rodzaju niejasność mamy, bo nie bardzo wiemy, dlaczego akurat w tej sprawie do nas. Jeszcze raz powtarzam, nic z tym wszystkim nie mieliśmy wspólnego. A teraz dlaczego te straty są radykalnie zawyżane? Ja nie, w żadnym razie nie chcę tych praktyk bronić, no bo przecież fundusz gwarancyjny przejmuje te zobowiązania i w ogromnej części je ściągnie, więc żadnych 3 miliardów strat nie będzie. Ale powtarzam, to były praktyki naganne, kryminalne, trzeba je ukarać. My jesteśmy absolutnie zawsze za tym, żeby wszystkich, niezależnie od związku z nami, jeżeli dopuścili się przestępstw, czy nawet jakichś tylko nadużyć, które nie mają czysto kryminalnego charakteru, karać albo w każdym razie wyciągać wnioski. I nieraz to udowodniliśmy, a najbardziej udowodniliśmy to sprawą, o którą często jesteśmy oskarżani, a na tej chwili nawet ci przyjaciele są skazywani, czyli sprawą Le Pena. No, gdybyśmy się kierowali względami politycznymi, czy względami odnoszącymi się do trwałości naszej władzy, to oczywiście to śledztwo nie byłoby prowadzone. Ta prowokacja, zgodna z prawem, jestem co do tego absolutnie pewien, nie byłaby prowadzona. Przecież myśmy wiedzieli, że to oznacza praktycznie nowe wybory. Ale mimo wszystko uznaliśmy, a dokładnie ja uznałem i Mariusz Kamiński, bo tylko my byliśmy w tę sprawę wprowadzone, że są zasady, które głosiliśmy i musimy ich przestrzegać. I tyle. Nie było za tym żadnej kalkulacji politycznej. A w Polsce jest tak, że znaczna część klasy politycznej, no i niestety znaczna część nie tylko reżimowych dziennikarzy, w ogóle nie jest w stanie tego zrozumieć. No nie jest w stanie zrozumieć tego, co jest, proszę państwa, warunkiem dobrego funkcjonowania systemu życia publicznego w państwie demokratycznym i praworządnym. To Weber pisał, to z Polaków Petrażycki pisał, jeżeli nie ma elity, nawet wąskiej, ale która kieruje się w swojej działalności publicznej dobrem wspólnym, traktuje pewne wartości jako wartości same w sobie, jako wartości zasadnicze, to nie ma takiego mechanizmu, który uchroni przed nadużyciami. Musi być taka grupa. Po prostu to jest, jeżeli ktoś chce skonstruować taki mechanizm, gdzie wszyscy ludzie niezbyt uczciwi się nawzajem kontrolują, to jest tak, jak spróbować perpetuum mobile skonstruować. To jest niemożliwe. Musi być paliwo, a tym paliwem są właśnie ci ludzie, o których mówię i ja nieskromnie powiem, że bardzo wielu ludzi z tej formacji, którą reprezentuję, do takiej grupy właśnie należy. I tacy ludzie powinni w Polsce rządzić, a nie tacy jako dość śmiorniczy. Bardzo proszę. Dobry wieczór, Janusz Witkowski. Panie premierze, po pierwsze to ja tak, mówię już od tego poniedziałku po wyborach, że
skoro wypracowaliśmy to zwycięstwo, to teraz nas czeka dużo pracy, a jak nam się, co daj Boże, uda wygrać na jesieni, to nas czeka jeszcze więcej pracy, żeby to wszystko uporządkować. I a propos narzędzi do tych pracy, jest przygotowywany program, ale czy ten program, który będzie przygotowany, Prawa i Sprawiedliwości, będzie także w formie przekazywalnej, to znaczy takiej, żeby można było w ciągu krótkich kilku zdań powiedzieć o jego istocie i potem schodząc na dół znowu za pomocą kilku zdań powiedzieć, co planujemy, trzech, czterech i zrozumiałych dla dzisiejszych maturzystów. Co planujemy dla szkolnictwa, co planujemy dla przemysłu, rolnictwa i tak dalej. Bo do tej pory tego brakowało moim zdaniem bardzo. A co prawda po raz pierwszy zwiastun tego się pojawił w czasie tej wygranej naszej kampanii. To znaczy ulotka pana prezydenta Dudy była właśnie w podobny sposób skonstruowana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To ważny problem, bo rzeczywiście jest kłopot z docieraniem ze skomplikowanymi z natury rzeczy programami. Jeśli mają być rzetelne, to muszą mieć jakiś poziom komplikacji do społeczeństwa. Będziemy się starali. Chcemy obok programu tego głównego, który przecież jest gotowy, bo to przecież jest tylko zmieniony program, który uchwaliliśmy jakiś czas temu. To już jest trzeci program Prawa i Sprawiedliwości, właściwie czwarty program Prawa i Sprawiedliwości. On będzie uzupełniony w tej chwili w dosyć poważnym stopniu, ale to jest tylko uzupełnienie. Chcemy mieć go w wersji skróconej, ale takiej no nie na parę minut i takiej wersji bardzo skróconej, takiej, która właśnie ma dotrzeć do ludzi no mniej zorientowanych i mniej zainteresowanych. Czy nam się to uda? No, powtarzam, to nie jest proste, no bo sprawy społeczne, sprawy gospodarcze, sprawy polityczne i tak dalej są tak naprawdę zwykle bardzo skomplikowane. Ale będziemy wszystko robić, żeby Polacy wiedzieli, o co chodzi. No, ja nie chcę odwoływać się do takiego, no starszych spośród nas pamiętają taki program, który był kiedyś bardzo w podręcznikach propagowany. On się nazywa O co walczymy? Peperowski. Otóż, proszę Państwa, no, nie chcę używać tej nazwy z tego względu, że po pierwsze jest walka, Polacy dzisiaj często nie lubią tego określenia, a po drugie dlatego, że był właśnie Peperowski. Ale sens jest właśnie taki, no o co zabiegamy, no, czemu służą nasze zabiegi. Taki program będzie, mam nadzieję, naprawdę w prostej formie przedstawiony. Jarku, drugie pytanie z lewej strony. Przepraszam, bo zacząłem mówić przed wypowiedzeniem. Tak. Dobry wieczór, nazywam się Zuzanna Stec. Jestem szefową warszawskiego oddziału Solidarność 2010. Nasze stowarzyszenie pracuje, że tak powiem, w wielu wątkach. Portal Solidarny wszyscy znają, mam nadzieję. Są oddziały w terenie, oddziały w całej Polsce. Jest również to, co jest moją działką, to znaczy namiot Solidarny 2010. Jesteśmy ludźmi z ulicy, z krakowskiego przedmieścia, z miejsca, gdzie została gwałtownie przerwana żałoba narodowa, gdzie ludzie dopominali się postawienia pomnika ku czci poległych. Zastanawiałam się, czy będę miała okazję kiedykolwiek wypowiedzieć to, co chciałabym. Wracam ciągle myślą do 10 kwietnia, do 5. rocznicy zamachu smoleńskiego, do 10 kwietnia tego roku, kiedy pan premier dziękował różnym środowiskom, klubom Gazety Polskiej, Krucjacie Różańcowej, ludziom spod krzyża. Natomiast ani słowa nie było Solidarnych 2010, chociaż nasz namiot stał tuż obok. Na krakowskim przedmieściu jesteśmy co szósty dzień, w każdą niedzielę, w każdą miesięcznicę. Rozprowadzamy mnóstwo materiałów produkowanych, drukowanych zupełnie społecznie.
Myślę, że możemy stanowić też tę siłę wsparcia, o której pan mówił, a które społeczną, narodową siłę wsparcia, o której pan mówił, o której zabrakło świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu, wtedy, kiedy był tak bardzo rozpowszechniony przemysł pogardy, przemysł nienawiści. Panie premierze, w zasadzie trudno zadać mi pytanie, no bo nie wiem, czy może pan odpowiedzieć na temat, dlaczego istniejemy fizycznie, bo jednak wznosimy ten namiot, jesteśmy, istniejemy, bronimy Polski. Dla jednych jesteśmy zbawieniem, dziękują nam, że jesteśmy, że trwamy, podziwiają nas za to. Dla innych wyrzutem sumienia, bo ciągle przypominamy o tym, o czym nie wolno zapomnieć, dopóki sprawa zamachu nie zostanie wyjaśniona ostatecznie. Dlaczego nie istniejemy medialnie? Dlaczego nigdy pan o nas nie mówi? I w zasadzie chciałam zakończyć zaproszeniem pana pod nasz namiot, żeby pan poczuł, jak gorące serca biją pod namiotem, na tym skrawku wolnej polskiej ziemi. A jednocześnie chciałabym, bo myślę, że nie wszyscy wiedzą i w ogóle nie ma wiedzy na ten temat, jaka jest nasza linia działania, o co nam chodzi. Chciałam panu przekazać kilka materiałów spod naszego namiotu. Może to ułatwi zaistnienie nasze. Ja, jeśli pozwolisz, od razu postaram się odpowiedzieć na pani pytanie, bo tutaj... Nie mówię, że czytać dokładnie, ale to są bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Ludzie bardzo potrzebują. Dziękuję bardzo. Więc proszę państwa, ja nawet jeszcze stanę na chwilę. Popełniłem błąd 10. Chciałem bardzo przeprosić. Powinienem oczywiście podziękować. I dziękuję z całego serca. Dziękuję naprawdę serdecznie. No cóż, takie rzeczy się czasem zdarzają. Człowiek sobie przypomina, komu powinien podziękować, czasem coś wypadnie z głowy. Ale naprawdę to nie było intencjonalne i naprawdę bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo proszę. Dobry wieczór, Eugeniusz Temkin. Była mowa o tym, że zwycięstwo Andrzeja Dudy przyniosło pewien przełom, bo stworzyło nowy bilans w relacjach pomiędzy głównymi siłami. Mam nadzieję, że to zwycięstwo będzie też przełomem w działalności samego PiS, znaczy w praktykach, które stosuje PiS. I teraz w związku z tym pytanie, czy to zwycięstwo nie powoduje zmiany w spojrzeniu na dotychczasowy sposób przeprowadzania kampanii wyborczych przez PiS, zwłaszcza w 2011 roku. Moje wrażenie jest następujące. Różnica między ostatnią kampanią a wcześniejszymi jest zasadnicza. I w tym jest istota rzeczy, bo dotyczy ona kwestii podstawowej, mianowicie funkcjonowania narracji. Moim zdaniem PiS takiej narracji nie miał i chyba raczej nie ma, bo jest to ze strony PiS-u rozproszony ciąg pewnych, ciąg pretensji, ciąg zarzutów, które nie tworzą całości. I w związku z tym PiS w ogóle prezentował się nie jako alternatywa, ja mówię o 2011 roku, nie jako alternatywa, lecz wyłącznie jako rywal i konkurent do objęcia stanowisk władzy. W ogóle PiS popełniał przedtem bardzo dużo błędów. Na przykład nigdy nie sporządził
zwartego, skondensowanego bilansu rządów Platformy. A to jest po prostu abecadło działań politycznych. Nawet wtedy, kiedy Tusk uchodził do Brukseli, PiS obiecywał, że będzie podsumowanie jego 7 lat rządów. Tego nie było. Nie wiem, dlaczego odstąpiono od tego. No, poza tym brakuje mi przesłania ideowego, takiego zwartego, jakiegoś credo istotnego. Ale to o tym była tutaj mowa już wcześniej. Eugeniusz. No, w gruncie rzeczy, bo już ostatnie zdanie. W gruncie rzeczy PiS jest często reprezentantem politycznym, a natomiast w zbyt małym stopniu wyrazicielem oczekiwań społecznych. Tak jest w moim przypadku. To byłoby na tyle. Dziękuję. Po tej stronie, proszę, Antoni. Dobry wieczór, panie premierze. Antoni Trzmiel, na co dzień Telewizja Republika i Tygodnik do Rzeczy. Panie premierze, ja nie o mediach, bo nie wypada spraw własnych. Powiem coś na tej sali bardzo niepopularnego. Mamy dzisiaj pierwszy dowód, że źle się stało, że Bronisław Komorowski przestał być mieć znaczenie jakiekolwiek polityczne, ponieważ dzisiaj na Twitterze, zresztą polecam, jak widać siłę tego medium, na Twitterze minister gospodarki, wiceminister gospodarki, a przede wszystkim baron Platformy Obywatelskiej, Tomasz Tomczykiewicz, obwieścił, iż na Śląsku powraca do koalicji z Ruchem Autonomii Śląska. To był ten ogon, o który kręcił psem Platformy Obywatelskiej, choćby poprzez lata, w latach 90. współpracy, czy wywodzenie się z dzisiejszej partii Janusza Korwin-Mikkego. No i to jest oczywiście, można tłumaczyć, że to jest ucieczka, ale jest to niebezpieczna ucieczka do przodu. No i skoro pan mówił o październikach, nie tylko 56, ale także tym większym, mówiąc naszym wielkim pisarzem, czy macie odwagę Lenina, to zapytam, czy ma pan, premier, odwagę zrzucić konstytucję Jaruzelskiego, zrzucić reformę AWS-u, w tym także ten nieszczęsny podział na województwa, które powodują, że opolskie w zasadzie odpłynęło i śląskie jest poddawane no, takiej miękkiej różnicy. Zwłaszcza, że jest wiele atutów pańska formacja może tam mieć, choćby współrządzenie miastem stołecznym dla województwa śląskiego jak Katowice, a z drugiej strony jakoś niezbyt szczególna ręka, kiedy w 2005 roku poseł wybrany z Katowic głosował przeciwko pańskiemu rządowi, bo przeciwko rządowi koalicji ówczesnej, jedynej możliwej, jak się okazało, Samoobrona LPR. No to pytanie, czy teraz, kiedy... Krzysztof Mikuła dostał 1000 złotych nagany. No jeżeli tak mają pod te skrzydła wracać, to nie za dużo się uda zdziałać, ponieważ jednego, co się obawiam, i o to tak na koniec chciałbym pana zapytać, mówi pan, że nie jesteśmy w październiku, że może nie być łatwo, może się okazać, że nawet po październiku od razu się nie uda i ta skala będzie bardzo duża. No to na kogo się postawi, kto będzie wtedy głosował, ma szczególne znaczenie. Szczególne ma to znaczenie, co do tego października takim Katowicom, Górnemu Śląskowi się zaoferuje, bo na razie to o Śląsk się obawiał generał Jaruzelski w słynnej rozmowie przed wprowadzeniem stanu wojennego. Pierwszy poseł Sejmu Kontraktowego Adam Michnik z Bytomia, przypomnę. No i wreszcie Leszek Balcerowicz. Pytanie, kto będzie posłem, kto będzie reprezentował na Śląsku PiS, czy powstanie program dla Śląska, o którym wiem, że taki swego czasu pan bardzo wyraźnie formułował w latach 90., bo widziałem. Najpierw na pytanie Eugeniusza Tymkina. Otóż bardzo krytyczna ocena naszych działań wstecz. Oczywiście można się spierać. Ja nie sądzę, żeby w tej chwili było warto. Ja to oceniam jednak inaczej. Nie sądzę, żeby jako tako uważny obserwator sceny politycznej, a nawet ci, którzy ją całkiem nieuważnie obserwowali, mógł traktować w 2011 roku PiS jako tylko rywala, a nie alternatywę wobec Platformy Obywatelskiej. No ale oczywiście to jest kwestia subiektywna.
My mamy rzeczywiście w pewnym momencie zakłócenia, w pewnych momentach zakłócenia przekazu. No, z tego względu, że my się jednak przekazami dnia nie posługujemy. Dlaczego tak jest? No, są bardzo różne przyczyny, ale to musiałbym długo mówić o różnych sprawach partii, także zupełnie wewnętrznych, żeby państwu tutaj wyjaśnić. W PiS-ie były różnego rodzaju trudności, także wywoływane przez obecność tam czynników zewnętrznych, jeżeli by poza oczywiście doskonałymi decyzjami personalnymi dotyczącymi Beaty Szydło, innych członków sztabu, bo było to naprawdę bardzo trafione, ale poza tym, że ci ludzie naprawdę doskonale wywiązywali się ze swoich obowiązków, to także nie było pewnych trudności, które się zdarzały, znaczy właśnie permanentnie były w poprzednich kampaniach na skutek właśnie takich szczególnych sytuacji, o których jednak teraz mówić nie będę. No i wreszcie musicie państwo pamiętać, że my nie mamy możliwości takiego zdyscyplinowania partii, jaką miał Tusk u siebie. Dlatego, bo jeżeli kogokolwiek jakoś ostrzej ukażemy, to następnego dnia, jeśli tylko się na to zdecyduje, jest już bohaterem mediów, jest kolejnym dowodem na ohydną i okrutną dyktaturę JK. Jest reformatorem partii, której to reformie ja się przeciwstawiam z powodów egoistycznych i w ogóle różnych innych niecnych motywacji i tak dalej, i tak dalej. I to na ludzi działa. My musimy tu działać niezwykle ostrożnie i rzeczywiście ten poziom dyscypliny jest u nas znacznie niższy, no ale można powiedzieć, że to jest też poziom wolności. Tylko ta wolność nie zawsze wychodzi na zdrowie. Jeżeli na przykład chodzi o nadreprezentację pewnych twarzy w mediach, a tu już załatwione. No, w każdym razie nie zawsze ci ludzie, którzy się do tego najlepiej nadają, tam występują, nie zawsze potrafią bronić naszych racji. Tutaj ja się całkowicie zgadzam. Natomiast jeśli chodzi o to, że myśmy mieli alternatywę, no taką spisaną, no ja ci powiem tak, no przecież myśmy w 2009 roku opracowali z wielkim hukiem, wzorując się na partii konserwatywnej, to znaczy zjazd partii programowych z różnymi panelami i tak dalej, tak zwany program Klarysewski, bo przedtem pisaliśmy go, proszę? 260 stron opisywałem, sam byłem jednym z jego autorów, siedzieliśmy w Klarysewie, wynajętym, żeby było jasne, partia go wynajęła, nic nie było, bo to wtedy był ośrodek prezydencki. Przez ileś tam czasu żeśmy go pisali, nad nami latał niebieski helikopter TVN-u, żeby stwierdzić na przykład, że nie wiem, bawimy się w ogrodzie. W każdym razie nie wiem, po co latali, ale latali. Zostało to opracowane, poprawione, wyczyszczone. W ostatecznej redakcji zajęli się też tym ludzie, którzy mają świetne pióra. I jaki był efekt? Uchwaliliśmy ten program. Po różnych dyskusjach, właśnie panelach w Krakowie, pięknie, no i co? Co media w tej sprawie powiedziały? I to chciałbym, żebyś to usłyszał. Otóż media zajęły się wtedy tym, że Palikot skrada się, żeby się dostać na ten zjazd. No, poważnie, może państwo tego nie pamiętają. To był główny punkt zainteresowania mediów. I my na to nie mamy żadnego wpływu. No nie mieliśmy wtedy na to wpływu. Niektórzy by tutaj by siedzieli, przedstawiciele prawicowych, niektórych PiS by krzyczeli, skarży się. No, ale to są po prostu fakty. Kto się zajął wobec tego z tym, spośród no, choćby tej właśnie sprzyjającej nam pracy. No, dwie recenzje, bardzo ogólne, że interesujące, ale tak naprawdę nic, przy czym no, nie wymienię nazwisk recenzentów, dwa i znakomicie dziennikarze, jeden też i pisarz, ale no, przynajmniej jeżeli chodzi o jednego z tych recenzentów, to sądząc po pewnej dyskusji, w której on uczestniczył, a ja się jej przysłuchiwałem, niedługo później jednak tego programu nie przeczytał. Gdyż postulował w
wprowadzenie do naszych programów czegoś, czego nikt w Polsce nigdy nie przedstawiał, a to było czarno na białym w tym programie napisane. Więc jednak chyba tego nie przeczytał, tym bardziej, że to były kwestie jego jako dziennikarza szczególnie interesujące. Więc jakby przeczytał, to by pewnie zapamiętał. Więc proszę Państwa, tak to wygląda. No w Polsce programy są mało interesujące, ale mogę od razu dodać rok 2009. Przepraszam, 10 już tym razem, bardzo niedługo przed tragedią smoleńską, zjazd w Poznaniu, przemówienie prezesa Polskiej Akademii Nauk, liczne, jeszcze liczniejsze panel niż w Krakowie panele, przedstawienie programu, kolejnego już programu, moje wystąpienie programowe. No i co z tego zostało? Otóż został SMS Poncyliusza Szkoda Partii po moim wyborze, czy Szkoda PiSu, i oświadczenie Hoffmana gdzieś nieszczęśnie przedstawione, że my może wejdziemy w sojusz z SLD. I to jest wszystko, co było z tego kongresu. No to jest, proszę Państwa, taka sytuacja. Powtarzam, w Polsce trzeba naprawić także świat medialny. No trzeba jednak, żeby on wykonywał swoje obowiązki wobec społeczeństwa. Ale to nie oznacza, że nie ma mankamentów i to, że na te mankamenty tutaj zwróciłeś uwagę, to oczywiście dziękuję. Takie mankamenty są i ja to przyznaję. Będziemy pracowali nad tym, żeby to zmienić. No, pan tutaj podnosił sprawy Śląska. Związane ze Śląskiem. Czy będzie program dla Śląska? Będzie. On jest nawet w dwóch miejscach opracowywany. Zobaczymy, który z nich będzie lepszy. Będzie program dla Śląska, ale przedstawiony już po konferencji lipcowej. Prawdopodobnie już w trakcie kampanii wyborczej. Kiedyś mieliśmy rzeczywiście taki program, nawet były dwa programy dla Śląska. My mieliśmy programy dla każdego województwa i w każdym województwie odbywały się konferencje programowe z tymi, przepraszam, programami. Tylko skutki tego naprawdę, skutki medialne, odbiór tego jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ograniczony, właściwie niemalże żaden. Ale wiem, że Śląsk jest w tej chwili super ważny i ten przekaz dla Śląska będziemy mieli. I to jest tyle. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się w tej chwili dzieje na Śląsku, to ja dostałem właśnie dzisiaj pewne informacje, że tam się coś dzieje, a pan mi do końca wyjaśnił co. Za co dziękuję. No, wciągnie wilka do lasu, no, mówiąc najkrócej. A problem rzeczywiście jest wielki. Skądinąd, gdyby w Polsce wprowadzić JOW-y, to wśród innych niebezpieczeństw jest i to, że Polska się rozbije na dwie części, a niektóre, tak jak Śląsk, naprawdę mogą odpłynąć już bardzo daleko z tego względu, że no, na Śląsku to akurat jest prawie na pół na pół, tam może być różnie. Natomiast no, na polszczyźnie już to na przykład będą tylko i wyłącznie przedstawiciele jednej opcji, więc i choćby z tego względu nie warto w tym kierunku w moim przekonaniu iść i nie warto nawet przyjmować takich założeń z powodów czysto taktycznych, bo teraz niektórzy to czynią. Najpierw byli przeciwko wszelkim zmianom w tej dziedzinie, a teraz nagle się, że tak powiem, budzą jako wielcy zwolennicy JOW-ów. Ale to jest, proszę Państwa, tak, no, w trakcie kampanii wyborczej, w pewnym momencie tej kampanii, bo ta kampania naszego konkurenta była bardzo labilna, nagle okazało się, że Bronisław Komorski jest politykiem antysystemowym. Może zapomnę. Więc można wszystko. Można wszystko, ale problem jest rzeczywiście ważny. Jest za 15:10. Proponuję jeszcze 15 minut. To do 10:03 pytania i odpowiedzi, ponieważ jeszcze jest kilka osób, które chciały, żebyś podpisał książki, które twoje czy tobie poświęcone mają. Proszę bardzo. A czy przyjmujesz to? Do 3:10. Nie, to oczywiście, oczywiście, proszę bardzo. Proszę. Dobry wieczór, Agnieszka Czachowska. Bliżej. Chyba nie umiem. Chciałabym zapytać o sprawę, którą poruszył pan w początkowej części swojej dzisiejszej wypowiedzi. To była, najkrócej mówiąc, kwestia Pawła Kukiza. Użył pan takiego sformułowania, że właściwie jako
ktoś, kto chce działać przeciwko systemowi, może ten system wzmocnić i być może, zapewne, sam o tym nie wie. Mamy też bardzo dużą część społeczeństwa, która, jakby to powiedzieć, grzeszy taką samą albo jeszcze większą nieświadomością, przy czym używam tutaj określenia, które sama uważam za bardzo delikatne. Moje pytanie jest naiwne. Czy dałoby się jeszcze przed październikiem, najlepiej jak najszybciej, spróbować dogadać, mówiąc kolokwialnie, z Pawłem Kukizem i uświadomić mu pewne rzeczy, których być może nie jest świadom, żeby on następnie mógł uświadomić tę część dużą społeczeństwa, która jest jeszcze bardziej nieświadoma. Czy to dałoby się zrobić na zasadzie działania antysystemowego, takiego prawdziwego? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, proszę. Bardzo. Dobry wieczór. Wojciech Korkuć, artysta. Ja bardzo krótko i szybciutko. Artyści od tego roku płacą dwa razy większy podatek. Panie prezesie, apeluję i proszę, a poza tym daję pod rozważenie pomysł. Jest paręset tysięcy na jesieni głosów do wzięcia. Jeżeli znowu artystom przywrócimy 50% podstawę uzyskania dochodu. To z punktu widzenia budżetów państwa jest minimalna sprawa, ale dla wielu artystów to jest bardzo poważny problem. Dziękuję bardzo, życzę dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Co było sformułowane, ja bym to ukonkretnił. To znaczy, czy istnieje taka płaszczyzna rozsądnego kompromisu z Kukizem? Ja wiem, że kiedyś coś takiego kręciło się również chyba wokół Prawa i Sprawiedliwości, mianowicie kompromis na podstawie na przykład takiej jak ukraińska, czyli że część jest wyborów takich jak dzisiaj, czy też ewentualnie wielka lista krajowa, ale jednocześnie również obwody jednomandatowe, które wyzwalają jedną rzecz, mianowicie kształcenie liderów. Panie prezesie, już dorwałem się do głosu. Jednym z wielkich mankamentów... Ale nielegalnie. Tak, legalnie. Jednym z mankamentów, nam zarzuca, to jest brak umiejętności kreowania lokalnych zwycięzców. A sądzę, że w szeregach zwolenników, stronników i sympatyków kryją się dziesiątki, nie jeśli setki tysięcy dudów. Dziękuję bardzo. No, ja bym się akurat może aż tak nie zgodził, ale o tym później. Ja powiem tak, czy można przekonać pana Kukiza? Nie wiem. No to jednak by oznaczało pewnie, że przekonać. Nie wiem, ja go po prostu osobiście nie znam. Nie mam wyrobionego zdania na ten temat tego, jaki on jest osobiście. Słyszę na ten temat bardzo różne opinie. Nie będę oczywiście ich powtarzał. Natomiast tutaj pan Marcin Wolski podniósł bardzo słusznie sprawę ewentualnego kompromisu. Ja bym co prawda może bardziej nawiązywał do Niemiec niż do Ukrainy, bo tam... No, na pewno w Polsce nie zaakceptowano by tego rodzaju ordynacji, jak jest na Ukrainie, ale można byłoby na przykład z jednej strony listy wojewódzkie, a z drugiej strony połowa, 230 okręgów jednomandatowych, z tym, że to wymagałoby też, tak jak w Niemczech, ruchomej wielkości Sejmu. To znaczy w Niemczech nie ma stałej wielkości parlamentu, ona się zmienia po prostu dlatego, że to jest w istocie ordynacja proporcjonalna. Więc można nad czymś takim pracować i my nie jesteśmy na to zamknięci, wręcz przeciwnie, przecież kiedyś złożyliśmy taki projekt w Sejmie. Więc tu jesteśmy otwarci, ale ja mówiłem o mankamentach, bardzo poważnych mankamentach czystej ordynacji jednomandatowej, no typu brytyjskiego. Bo jeszcze do tego jest typu francuskiego ordynacja jednomandatowa, jeszcze inna, ale już nie będę w tej chwili się wdawał w szczegóły. W każdym razie jest tak, że no być może jakiś kompromis by się to udało osiągnąć. Ja tego po prostu nie wiem. Zobaczymy. Ja jestem otwarty na to, żeby rozmawiać, ale na razie po prostu nie było takiej okazji. Nie ukrywam, że pan Kukiz mnie bardzo zainteresował po prostu jako polityka
i chętnie bym go poznał, no ale w tym największy jest ambaras, żeby dwóch chciało naraz. No. Otóż to tyle w tej kwestii. Natomiast no to jeżeli chodzi o to przekonywanie, co do artystów i to, że zostali bardzo potężnie uderzeni. No ja to naprawdę słyszę ze wszystkich stron. Jestem za artystami, za sztuką i jestem przekonany, że rząd z tego wyciągnie jakieś wnioski. To znaczy takie, o których pan mówi. Bo naprawdę to uszczerbek dla budżetu jest minimalny, natomiast dla ludzi sztuki, ludzi pióra, to jest bardzo często wręcz nokautujące uderzenie. Bardzo proszę. Witam panie prezesie, Ewa Wiązowska się kłania. Ja mam pytanie odnośnie finansowania partii politycznych. Jest to od jakiegoś czasu głos podnoszony przez PO. Jak dla mnie on jest nie do przyjęcia, ale chciałabym usłyszeć pana stanowisko i jednocześnie myślę, że to jest dobry punkt i argumentacja do wyborów jesiennych, żeby ten pomysł dyskredytować, bo on w jakiś sposób pokazuje, że partia PO chce być niezależna i chce być samodzielna i sama na siebie zapracować, a to jest nieprawda, bo będzie działała na rzecz biznesu. I drugie pytanie, bardzo nie będę się tutaj rozwodzić specjalnie, ale cały czas mnie w jakiś sposób korci sprawa pozbawiania majątków ludzi, którzy dokonywali przestępstw. To jest mniej więcej podejście przedwojenne, czyli dokonałeś przestępstwa, konfiskujemy ci majątek. Ja wiem, że teraz to się bardzo ładnie odbywa, że się przepisuje na rodzinę i tak dalej, i tak dalej, ale myślę, że to by była najlepsza forma, żeby w jakiś sposób no, ten proceder zakończyć. Ja wiem, że to nie jest proste, bo sędziów mamy takich, jakich mamy. Wydłużono wiek sędziowski po to, żeby się nie oskarżali i tak dalej. Jest tam bardzo dużo do zrobienia, ale moje pytanie jest tego typu, że jak do tego zamierzamy podejść? Proszę. Kłaniam się, Marek Hryniewicz. Ja mam tutaj do pana prezesa takie pytanie, mianowicie mam wrażenie, że te wybory prezydenckie, które teraz się odbyły, to nie jest też tylko przełamanie złej pasy PiSu, która jednak ileś lat trwała, ale też pewne podniesienie się z kolan ludzi młodych, dlatego że wybory pokazały, że ludzie przestali bać się swoich poglądów, przestali się wstydzić tego, że popierają PiS, że popierają tak naprawdę powiedzmy tą władzę moherową, jak to się mówiło. I pytanie, czy na jesienne wybory tutaj przewidują państwo narzędzia czy aktywizację tych ludzi młodych, żeby pokazać, że tak naprawdę PiS, to jeżeli już są to mohery, to też są te mohery 20-30-letnie, bo tak naprawdę no, ze statystyk widać, że jednak ludzie młodzi to są tak naprawdę wyborcy PiSu i to też są wyborcy o wiele w wyższej liczbie niż nawet wyborcy Pawła Kukiza, który tak naprawdę wydaje się tutaj tym kandydatem najbardziej antysystemowym. Czyli pytanie, czy jakby władza PiSu jest tutaj w jakiś sposób w to zaangażowana, czy jakby będzie próbowała dać narzędzia młodym ludziom, żeby mogli się pokazać, mogli pokazać, jakie są ich naprawdę poglądy. Dziękuję. Jeśli można jeszcze do tego, Samuel Pereira, Gazeta Polska i Gazeta Polska Codziennie. Według zasady, że odpowiedzi muszą być długie, a to pytania krótkie, bieżączka, czyli temat potencjalnego przyszłego premiera. Wiem, że pan studził emocje, że najpierw trzeba wybory wygrać, tyle że ten temat jest obecny w mediach od wyborów, a nawet wcześniej w kampanii prezydenckiej. Więc jeśli można prosić o taką konkretną deklarację co do tego stanowiska, albo może inaczej, czy pan chciałby być premierem, czy nie? Chciałaby duszę do raju. Ale grzechy nie pozwalają. Krótko mówiąc, to nie jest to, czy ktoś chce, czy nie chce. Decyzja zapadnie w odpowiednim momencie i tutaj jest jedno tylko pytanie, czy ktoś jest w stanie poprowadzić do zwycięskich wyborów, czy też nie. Właśnie, bo grzechy ciążą.
Otóż i to jest wszystko, co mogę w tej sprawie panu powiedzieć, jeżeli chodzi o ludzi młodych. Znaczy, proszę państwa, zwracamy się do ludzi młodych. No przecież co my proponujemy? Proponujemy pracę, bo ten program gospodarczy jest oczywiście nastawiony na ogromne zwiększenie ilości miejsc pracy. Myśmy pokazali w ciągu 2 lat naszych rządów, że można w 2 lata stworzyć 1 300 000 nowych miejsc pracy. Oczywiście wtedy mówi się, że nie było kryzysu, ale w tej chwili naprawdę bardzo wielu ekonomistów, menadżerów z Zachodu pracujących w Polsce mówi, że my 5-6% wzrostu rocznie to powinniśmy mieć bez specjalnego trudu ze względu na pewne specyficzne cechy polskiej gospodarki. Są one różne, no nie ma w tej chwili czasu, żeby je wymieniać. Przy dużym programie, o którym tu mówimy, to jestem przekonany, że można uzyskać być może nawet więcej. Więc miejsca pracy, sprawa płac, przecież to jest kwestia także likwidacji tej olbrzymiej dzisiaj strefy odnoszącej się do umów śmieciowych. To już jest dzisiaj przeszło 30, nawet do 36% umów. Program mieszkaniowy, o którym się no, bardzo rzadko mówi. No przecież my ten program mamy, ciągle się mówi, obiecywaliście 3 miliony, nie wybudowaliśmy. No kto w 2 lata mógł wybudować 3 miliony mieszkań, ale program był gotowy. To jest program, który nie tylko jest programem, który pozwala myśleć o normalnym życiu, rodzinie i tak dalej. To jest także program wyzwolenia. Przecież w tej chwili, jeżeli chodzi o kredyty, to jest po prostu niewola. No. To jest po prostu niewola. I my proponujemy program wyzwolenia, tylko żeby go przeprowadzić, to trzeba się umieć przeciwstawić potężnemu lobby deweloperskiemu, które na czym zarabia takie ogromne pieniądze? No zarabia ogromne pieniądze na gigantycznej różnicy między kosztami budowy domów, a cenami, po których są sprzedawane. Oczywiście zawsze się sprzedaje drożej niż się zapłaciło za budowę. No, liczy się koszt kredytu i tak dalej. To wszystko jest prawda, ale w Polsce ta różnica jest olbrzymia. My to proponujemy, to jest tego. Proponujemy realną pomoc rodzinie. Ona nie jest jakaś gigantyczna, ale jeżeli państwo spojrzą na tą najbiedniejszą część społeczeństwa, to naprawdę mogę powiedzieć ile, gdybyśmy wprowadzili ten nasz system 500 zł, a on się mieści w tych miliardach, o których tu mówiłem, to dla wsi to będzie więcej pieniędzy niż dopłat do hektara. To będzie większy zastrzyk pieniędzy niż dopłat do hektara, a ten zastrzyk naprawdę bardzo wiele na wsi w sensie pozytywnym zmienił. Na przykład jeżeli chodzi o wykształcenia dzieci z tych najbiedniejszych rodzin. One kończyły wykształcenie na szkole podstawowej, bo nie było nawet na to, żeby miały na bilet do najbliższego miasteczka, żeby chodzić do średniej. To zostało przełamane. Naprawdę to jest taki dowód na to, że wbrew przeświadczeniu wielu nasze społeczeństwo, także te jego mające najtrudniej warstwy są rozsądne, realistyczne i chcą inwestować w dzieci. A to była wielka wada niestety no, naszej kultury, a przynajmniej pewnych odmian naszej kultury, że to inwestowanie w dzieci było, powiedzmy sobie, łagodnie mówiąc, ograniczone. Jak najszybciej do pracy, jak najmniej wydać na dziecko i tak dalej. Dzisiaj tego nie ma, wieś to pokazała. Niektórzy mówią, dostaną dopłaty, będą przepijać, absolutnie nieprawda. Te pieniądze zostały bardzo dobrze wykorzystane. To jest, proszę państwa, to jest propozycja naprawy służby zdrowia. Sądzę, że bardzo racjonalna. To jest też warunek normalnego funkcjonowania w życiu społecznym, a w szczególności normalnego funkcjonowania rodziny, dzieci. Kto najwięcej korzysta ze służby zdrowia? Ludzie w podeszłym wieku i właśnie dzieci i kobiety w ciąży. To są, można powiedzieć, główni pacjenci w każdym normalnie funkcjonującym państwie. Przecież my to wszystko proponujemy. My też proponujemy wiele rzeczy w sferze godnościowej odnoszącej się do godności narodowej, do godności obywatelskiej, do tego wszystkiego, no, czego dzisiaj naprawdę w Polsce braknie. To jest próba odbudowy aktywności społecznej. Często się używa tego określenia, które no, było w Polsce nadużywane z różnych powodów. Społeczeństwo obywatelskie. No, my chcemy go, że tak powiem, odbudować te motywacje, które budowały to społeczeństwo. To jest wszystko także dla młodych ludzi propozycja jakiegoś ciekawszego życia tu w Polsce, bo przecież jest ogromny problem emigracji. Czyli krótko mówiąc, mamy ofertę dla młodzieży i jednocześnie bardzo zapraszamy do aktywności już w tej kampanii wyborczej, zapraszamy do aktywności, która będzie zmieniała się
wyniki. Natomiast będzie także, chociaż ja tutaj nie ukrywam, że uważam, że jednak na kandydowanie do parlamentu trzeba sobie jakoś zapracować, trzeba zdobyć pewne doświadczenie, no, wielu nowych, młodych ludzi. Sądzę, że także na jedynkach, nie mogę tego rozstrzygać, na naszych listach wyborczych. No, krótko mówiąc, będziemy się starali zrobić wszystko, żeby to pokolenie jakby zrozumiało, że zwracamy się także do nich. A powtarzam, tych propozycji mamy naprawdę bardzo dużo, bo one dotyczą także pewnych przywilejów, jeżeli chodzi o biznes, jeżeli chodzi o tworzenie nowego biznesu. Przecież my od wielu lat, powtarzam, od wielu lat, i to były całe objazdy kraju z tym związane, na przykład to objazd 2008 roku. Byłem wtedy w przeszło 100 miejscowościach i wszędzie to mówiłem. Chcielibyśmy w Polsce stworzyć taką nową falę kapitalizmu. To jest określenie, które można odnieść do tego, co w Polsce powstało przy końcu lat 80. i na początku lat 90. Wtedy ta tak zwana prywatyzacja założycielska stworzyła około 6 milionów nowych miejsc pracy. Oczywiście to były inne warunki, to był rynek z przewagą popytu nad podażą i tak dalej. Dzisiaj to wszystko jest inaczej. Ale dzisiaj mamy rynek europejski. Dzisiaj można w Chełmie Lubelskim, dajmy na to, prowadzić firmę, która sprzedaje poprzez internet bez żadnego trudu w Lizbonie. I nie wymaga to żadnych wielkich inwestycji. Krótko mówiąc, jest możliwość, tylko ona musi stać się dla młodych ludzi realna i my chcemy zrobić wszystko i mamy tu konkretne plany, że ona się stała realna. No między innymi przynajmniej radykalne ograniczenie tej luki kredytowej, o której już wspominałem. Więc powtarzam, oferta jest. Problem jest w tym, czy uzyskamy poparcie. Jest ogromnie optymistyczne, że wygrał w tej grupie wiekowej Andrzej Duda. Mam nadzieję, że wygra też Prawo i Sprawiedliwość. Ale ja się już tak rozpędziłem, że zapomniałem, o co mnie pani pytała. Pytałam o finansowanie partii politycznych. Aha. I uzdrowienie systemu sprawiedliwości przez odbieranie majątków przestępcom. Więc proszę państwa, tak, jeżeli chodzi o finansowanie, ja o tym już właściwie mówiłem, no to jest po pierwsze praktyka zdecydowanej większości, miażdżącej większości państw europejskich, bo co jest alternatywą? No alternatywą jest pod stołem. No. Alternatywą są nie tylko torby plastikowe, takie jak na zakupy z pieniędzmi, ale proszę państwa, kto widział polską politykę z bliska, to wie, że alternatywą są też takie worki na cement, takie niebieskie, wielkie, też pełne pieniędzy. Już nie będę mówił gdzie i kiedy, ale proszę państwa, naprawdę, jeżeli chcemy od tej choroby odejść, a jednak w wielkiej mierze żeśmy odeszli, to po pierwsze. A po drugie, proszę państwa, no my przecież reprezentujemy raczej, chociaż w żadnym razie nie uchylamy się od reprezentowania biznesu i tej zamożniejszej części społeczeństwa, ale generalnie częściej tych, którzy są w średniej albo w gorszej sytuacji. Oni nam nie dadzą pieniędzy na działalność polityczną. Czyli w gruncie rzeczy ta część, która jest dzisiaj i tak bardzo słaba w porównaniu z tamtą, będzie jeszcze słabsza. No, oligarchia w ten sposób się umocni i to jest oczywiste. Ja nie rozumiem, że ktoś tego może nie przyjmować do wiadomości. Natomiast to jest takie hasło, które rzeczywiście społecznie jest popularne. No, nic się na to nie poradzi, ale ja uważam, że nie należy prowadzić takiej polityki, która podporządkowuje się wszystkim przeświadczeniom społecznym, nawet wtedy, jeżeli one są całkowicie nieprawdziwe. Jak mi ktoś powie, że leczenie anemii jest upust krwi, to chociaż nie jestem lekarzem, to jednak powiem, że to na pewno nieprawda. Że pijawek nie należy przystawiać ludziom, którzy mają ciężką anemię. No więc to jest tyle. A jeżeli chodzi o konfiskatę mienia, no konfiskata mienia dzisiaj nie jest stosowana, chociaż jest stosowany przepadek mienia pochodzącego z przestępstwa, gdzie udowodnić, że to jest mienie pochodzące z przestępstwa, jest oczywiście nieporównanie trudniej. Skąd kiedy była konfiskata mienia, to
także uciekano z tym mieniem, a za PRL-u też dochodziło do ogromnych nadużyć, bo chodzono po znajomych i pytano, skąd masz ten obraz. Jak ktoś nie miał dokumentów, to zabierano na zasadzie, że to na pewno przekazane przez tego, który jest sądzony za jakieś afery. Także proszę pamiętać, że jest i druga strona tego medalu, ale właśnie jakby repulsja wobec tych praktyk doprowadziła do tego, że dzisiaj konstytucja, gdzie jest ochrona własności, jest interpretowana w ten sposób przez Trybunał Konstytucyjny, że konfiskaty mienia być nie może. I to jest sprawa, można powiedzieć, do przedyskutowania. Natomiast no, nie sądzę, żeby w tym momencie wprowadzenie tej kary rzeczywiście bardzo dolegliwej mogło bardzo wiele zmienić. Bo wie pani, na czym polega nasz problem? Polega on na tym, że ogromna część ewidentnych aferzystów w ogóle nie jest karana i doskonale się ma. Jest przepraszana przez sądy, że Pruszków był przepraszany przez sądy, że ludzi naszej strony sądy bardzo często w sposób wręcz obraźliwy traktują, nawet jak po prostu są świadkami. Natomiast no, tych z Pruszkowa, których zwalniano, no, niemalże apotozowano w tych uzasadnieniach sądu. To inni ludzie zmienieni, no po prostu nic innego, tylko wzory moralności. No. Więc zwracano się do nich per panie oskarżony i tak dalej, a nie oskarżony, jak to jest w tradycji. Mówiąc krótko, nasze sądy są dzisiaj w takiej kondycji, że mogę uczciwie powiedzieć, bo mam za sobą naprawdę ogromny objazd Polski. Znaczy ja mówię nie tylko jeden, tylko te kolejne, bo to prawie każdy rok przynosił jakby nowy tytuł do objazdu. Otóż są dwa tematy, które w ostatnich latach zawsze wzbudzają burzę oklasków. Pierwszy to są emerytury, wiek emerytalny, a drugi to są sądy. Ocena sądów przez społeczeństwo jest niesłychanie wręcz krytyczna. I to nie wynika z niczego. To wynika z tego, że sądy nie spełniają swoich obowiązków, krzywdzą ludzi, no i niekiedy wydają wyroki skandaliczne, po prostu niesłychane. Przy czym no, mamy do czynienia z taką sytuacją, jak dowody w Telewizji Republika, nie wiem, czy ciągle nas transmituje, ale w każdym razie to było w Telewizji Republika pokazane. Dowody, no co najmniej deliktów dyscyplinarnych, poważnych, ale sądzę też, że i deliktów karnych, czyli przestępstw. I chodzi tu o sędziego Sądu Najwyższego i jego partnera. No i co? I nic. A co więcej, kierownictwo Sądu Najwyższego no, ostro protestuje przeciwko zarzutom korupcji wobec sądu. I ja nie mam na to żadnych dowodów, ale w moim przeświadczeniu ten wyrok na Mariusza Kamińskiego i jego kolegów to była przede wszystkim reakcja na to. Po prostu to była reakcja na to. I proszę Państwa, sędzia, który wydał ten wyrok, dostaje następnie złoty paragraf, który nadają ludzie najwyżej postawieni w sądownictwie, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa, pierwszy prezes Sądu Najwyższego i etc. I jest takie uzasadnienie. Za... Już nie pamiętam tego pierwszego określenia, ale na pewno nie było to określenie sprawiedliwe i kontrowersyjne wyroki. No przepraszam bardzo, to wyrok ma być kontrowersyjny czy sprawiedliwy? No to jest po prostu już... Proszę? A zwykły to by się należał. Tak. Przepraszam. Kto? A no tak, tak. No, po katastrofie ktoś, kto odpowiada za ochronę, zostaje awansowany. No, pamiętajcie Państwo, że my żyjemy w rzeczywistości, do której żeśmy się już trochę przyzwyczaili, ale ona jest postawiona na głowie. No czy niektórzy może się, no, wtedy wielu Polaków się przyzwyczaiło. Jeśli można, dwie ostatnie kolejki, bo już chyba widać trochę zmęczenia. Słuchaj, ale jest 15 po 10. Dobrze, ostatnia kolejka. Tu proszę, ostatnia kolejka. Okej. Maciej Świrski, Reduta Dobrego Imienia. Panie premierze, chciałem podziękować za nieustające poparcie dla idei
antydefamacyjnej, czyli że musimy walczyć z tymi zniesławieniami, które nas dotykają. Ale chciałbym także powiedzieć, że jest oczywiście jedna z odnóg Reduty Dobrego Imienia, mianowicie inicjatywa Uczciwe Media, która zaczyna działać i mniej więcej na koniec lipca będziemy mieli pierwszy raport na temat tego, co się dzieje w polskich mediach i ile czasu antenowego na przykład jest przeznaczane dla poszczególnych partii politycznych. I w związku z tym mam dla pana premiera tłumaczenie listu, który dostaliśmy od Axel Springera, który jest w swoim tonie zupełnie niesłychane, o czym trzeba wiedzieć, bo jest to po prostu powiedzenie zamknąć się i słuchać. Tak to może powiedzieć. Bo był list wystosowany w sprawie Tomasza Lisa i jego wystąpień w telewizji i w Newsweeku, także zniesławiających dużą grupę obywateli. I stąd moje pytanie do pana premiera w tej chwili. Widać, że żeby walczyć o dobre imię Polski, to nie tylko trzeba się starać na arenie zagranicznej, ale także wewnątrz kraju w związku z zupełnie zwichrowanym rynkiem medialnym. Pytanie, w jaki sposób po, miejmy nadzieję, objęciu władzy, zbudować niezależne, silne, propolskie media? No, proszę Państwa, ja dziękuję za te miłe słowa. Rzeczywiście popieram akcję antydyfamacyjną, uważam ją za super ważną. Stawiam zawsze tą sprawę w rozmowach z przedstawicielami państw zachodnich, że ten antypolonizm, bo to już tak trzeba określić, jest no, przeszkodą, bardzo poważną przeszkodą w dobrych stosunkach. Natomiast jeżeli chodzi o naprawę mediów w warunkach państwa demokratycznego, no to kwestia jest rzeczywiście trudna. No jakby tu powiedzieć, nam się często zarzucało, a może i dziś zarzuca, no, że nie jesteśmy tak silną partią, jak powinniśmy być. Przy tym zarzucają to przedstawiciele mediów tej naszej strony, które w relacji do partii, która jednak ma około 30%, no są nieporównanie słabsi. No jest takie pytanie, dlaczego oni sami w lustro nie spojrzą. No bo partia ma oczywiście ogromne ograniczenia, oni też mają ograniczenia, ale my też, my jesteśmy no nieustannie atakowani i tak dalej. Więc można zrobić, jak sądzę, wiele, ale są tu, nie ukrywam, jednak pewne reguły, których nie można przekroczyć, dla wspierania tych mediów. Można oczywiście w sposób bardziej sprawiedliwy dzielić środki, które wydają na media spółki Skarbu Państwa. Ale przede wszystkim to jest jednak kwestia inicjatywy ze strony tych, którzy te media niezależne budują, no i ich umiejętności doprowadzenia do tego, że one by były czytane. To jest jedna kwestia. No i oczywiście jest oddzielna kwestia radia publicznego i telewizji publicznej, gdzie trzeba zaprowadzić pewien porządek. Ja od dawna opowiadam się za porządkiem, który po prostu, tak jak w Niemczech czy we Włoszech w jakiejś mierze, no po prostu tą telewizję trochę dzieli. Dlatego, bo my nie zakładamy niczyich wiecznych rządów, chociaż nie ukrywam, że chcielibyśmy wygrać wybory, ale nie jedne. Jeszcze raz powtarzam, że nie ma nic złego w tym, że jakaś formacja rządzi przez 20 lat. Chadecy w Niemczech rządzili najpierw sami, a później już w Wielkiej Koalicji, ale przez 20 lat i bardzo dużo dla Niemiec zrobili. Później przez 13 lat rządzili socjaldemokraci. No można różnie oceniać, ale to też nie były złe czasy dla Niemiec. Później przez 16 lat znów rządzili chadecy. No, nic się strasznego wtedy nie działo, tylko oni rządzili dobrze. No, na tym rzecz polega. Oni po prostu rządzili dobrze. No, nie będę mówił tutaj innej chadecji, bo ona może nie tak dobrze rządziła, ale za to przez 40 lat. No, w różnych, no, co prawda, konfiguracjach. Nawet dwa razy oddawała premiera, było dwóch niechadeckich premierów, Spadolini i Craxi, ale generalnie no, trwało to bardzo długo. No, ale trudno powiedzieć, że tak do końca dobrze, chociaż jednak Włochy w tym czasie się bardzo solidnie rozwinęły, ale tych złych rzeczy było też bardzo, bardzo dużo. Ale długotrwałe okresy rządów jednej formacji są rzeczą normalną. No, konserwatyści brytyjscy najpierw pod wodzą pani Thatcher, a później Majora, no, rządzili dobrych kilkanaście lat, 18, tak? No, być może, że 18. Blair dopiero w 97.
Tak. Blair dopiero gdzieś. Więc krótko mówiąc, rządzili przez 18 lat. No przedtem z krótką przerwą przez 17 lat, ale z przerwą na hita rządzili lejburzyści. No tak to wygląda w dojrzałych demokracjach. I jeszcze raz podkreślam, zło nie jest w długich rządach w jednej partii, tylko w jakości tych rządów. Platforma Obywatelska rządzi bardzo, bardzo źle, bardzo fatalnie rządzi i dlatego jest, chcemy ją odrzucić. No ale już dosyć daleko odszedłem od pytania i w związku z tym może już tutaj skończę. Mamy ostatnie pytanie. O, Wojtek Stańczak. O, dziękuję bardzo. Dobry wieczór, panie premierze. Dobry wieczór. Wojciech Stańczak. Panie premierze, u mnie na uczelni w Akademii Humanistycznej w Pułtusku był 2 lata temu pan prezydent Komorowski. Zadałem mu 2 pytania. Pierwsze pytanie o powrót łaciny do szkół, a drugie pytanie o restytucję mienia. Obiecał jedno i drugie. I teraz, kiedy zjeżdżałem z Mostu Poniatowskiego niedawno podczas kampanii prezydenckiej, to widziałem taki wielki billboard z panem Komorowskim. Było tylko jedno słowo dopisane z projem. Kłamca. I taki nos Pinokia długi dorysowany. Panie premierze, chciałem nawiązać do tego, co mówił pan Andrzej Duda, kiedy dziękował wyborcom, czyli mnie też. Mówił tak, że teraz wzywam do zgody. A skoro tak, to czy nie jest możliwe, że na przykład w sprawie restytucji mienia, bo znam trochę środowiska spadkobierców, oni nie używają słowa reprywatyzacja, tylko właśnie restytucja mienia, że byłaby jakaś placówka rządowa, prezydencka, nie wiem jaka, jakieś takie centrum dialogu między lokatorami, a właśnie spadkobiercami. Bo Komorowski przegrał dlatego wybory, że właśnie oszukał, również oszukał środowiska spadkobierców, a to jest koło 1 miliona ludzi. Prawda? I czy byłaby taka możliwość, że skoro pan prezydent Duda pana odkrycie wzywał do zgody, czy można by było się spotkać, lokatorzy, bo nikt nie mówi o kompromisie, prawda? A jedni i drudzy mogliby ustąpić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wie pan, ja nie mogę odpowiedzieć tutaj za prezydenta, natomiast nie wiem, czy on rozumiał akurat zgodę w tym kontekście, ale oczywiście zawsze, jeżeli się wzywa do zgody, to można to traktować bardzo szeroko. Tyle tylko, że no ja już tutaj przedstawiłem swoje zdanie. No, tu kompromis rzeczywiście bardzo trudny, no bo ludzie mieszkają niekiedy po kilkadziesiąt lat i ja absolutnie nie akceptuję sytuacji, że nagle pewnego dnia się okazuje, że już dalej mieszkać nie mogą i znajdują się często, będą zresztą już w niemłodym wieku, na bruku. Po prostu to nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością, a powtarzam, historii nie cofniemy. I to, że pewna grupa ludzi, no uczciwie mówiąc, bez własnej pracy nagle chce się stać zamożna, no to z mojego punktu widzenia jest przesłanka bardzo słaba. Gdybym niczyim kosztem mógł to zrobić, to oczywiście bym to zrobił, ale ponieważ wiem, że tego się nie da zrobić niczyim kosztem i nie wiem, kto za to ma zapłacić, to uważam, że to jest po prostu w tej chwili sprawa, którą musimy jakoś zamknąć, ale takim kompromisem, który jednak będzie brał pod uwagę interesy po prostu zwykłych ludzi, no tej części Polaków, która nie wywodzi się z że tak, no, to nie chodzi tylko o ziemiaństwo, bo akurat ziemiaństwo, tylko niewielka część tych, którzy stracili majątki. Tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. Jakby nie chciałbym już tego tematu dalej rozwijać, bo no, wiem o tym, że akurat w tej sprawie nie jestem wyrazicielem woli pewnej części społeczeństwa, ale no, mówię to, co w tej sprawie myślę. Jeszcze raz powtarzam, historii nie da się cofnąć, a jeżeli pani była łaskawa nawiązywać do ziemiaństwa, no to powiem pani tak, no przecież nikt w tej chwili nie zaproponuje, żeby cofnąć reformę rolną, niezależnie od tego, jak ona była przeprowadzana w sposób haniebny i jakie były polityczne okoliczności jej przeprowadzenia. To jest po prostu niemożliwe z najróżniejszych względów, więc wchodzi w grę tylko odszkodowanie. No teraz tylko pytanie, takie, kto je ma zapłacić? No podatnicy mają to zapłacić, no, tylko którzy z tego jakby nic nie uzyskają. A proszę pamiętać, że ogromna większość podatków, przynajmniej w Polsce, jest ściągana z ludzi średnio zarabiających i biedniejszych. No tak to
wygląda, bo oni płacą głównie podatki, nawet podatki PIT, a jeżeli chodzi o podatek VAT, no to ci najbogatsi VAT-u w Polsce nie płacą, no, w ogromnej części płacą jedno słowo na zewnątrz. Przepraszam. Także to jest tyle, a nikt nam na to nie da. Gdybyśmy załatwili sprawę odszkodowań za drugą wojnę, to wtedy oczywiście sprawa byłaby otwarta. Panie premierze, jedno słowo, na czym polegało to oszustwo? Była ta mała ustawa reprywatyzacyjna proponowana przez panią Grunkiewicz-Waltz i prezydenta. To polegało na tym, żeby chociaż jedno mieszkanie w kamienicy zwrócić temu właścicielowi, który w nim mieszka. I oczywiście pan Rostowski powiedział, że nie ma na to pieniędzy. Zwrot w naturze takiej formie nic by nie kosztował. Dziękuję. No jeżeli byłyby wolne mieszkania, no to oczywiście ja bym był za tym. To w tym sensie to można to rzeczywiście załatwić. To znaczy taki kompromis z bardzo dalekim ustępstwem z jednej strony. To tutaj bym widział tego rodzaju możliwość. Teraz jeszcze podpisujemy, znaczy dajemy książki. Wiem, chwilę. Jeszcze Irena Byliska, jedno zdanie i Ewa Stankiewicz chciała zamknąć dyskusję. Chwileczkę. Proszę, Irena. Irena Byliska, przede wszystkim... kobieta, po drugie żona artysty, po trzecie mama. Tak. Babcia też, tak. Proszę o ciszę. W ciągu ostatnich 6 lat podwoiliśmy rodzinę z kawałkiem, ale nie o tym chciałam. Chciałabym prosić, na część pytań już dostałam odpowiedź w ciągu ostatnich 10 minut. Chciałabym prosić, żeby pan pamiętał o nas, zwykłych kobietach, które codziennie dziergają. Najpierw małżeństwo, potem macierzyństwo, potem rodzinę. Żeby pan pamiętał o tym, że to na nas spoczywa ciężar, nie ma PKB bez obywateli, ciężar rozwoju społeczeństwa. Na tym o to, żebyśmy się nie bały, żeby moje córki nie bały się, że jak dziecko zapłacze w nocy, to następnego ranka przyjdzie policja i zabierze to dziecko. Ja mniej więcej raz w miesiącu, 2 razy w miesiącu mam telefony od przyjaciółek, które się pytają, co zrobić. Moje dziecko ząbkuje, a sąsiadka zapukała i powiedziała, że zabierze mi dziecko. Koniec. Nie dziękuję za odpowiedź. Ewa, proszę, tak, ja ostatnie. Miałam 2 pytania, ale to na jedno częściowo pan premier już odpowiedział. To było o konkretny pomysł na uzdrowienie mediów w Polsce, właśnie dofinansowanie niezależnych mediów bez względu na to, z jakich, ja nie mówię tutaj konkretnie, i ucięcie dopływu pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa do mediów po prostu, które są nierzetelne, nieuczciwe. Ale to już częściowo pan premier na to pytanie odpowiedział. Natomiast ja chciałabym jako ostatnie, może nie jest to pytanie, ale apel, prośba o pomoc w inicjatywie Solidarnych 2010 w pewnej, wydaje mi się, bardzo ważnej sprawie. Ja jestem w tej chwili po oprowadzeniu 19 Duńczyków po Auschwitz. I muszę powiedzieć, że to jest przerażające doświadczenie. I nie będę tutaj mówić o narodzie żydowskim, który walczy o swoją pamięć, tylko będę mówić o Polakach. Mówię o Polakach. Chcę powiedzieć o Polakach i o naszą walkę, o naszą, o pamięć. Otóż Auschwitz, które jest obozem mniejszym niż Birkenau, które jest obok położone, znacznie mniejszym, ale w którym głównie ginęli Polacy. W tej chwili na przykład cała ogromna wystawa o ruchu oporu, polskim ruchu oporu w tym obozie jest wystawą zamkniętą, niedostępną dla osób zwiedzających. Przez Auschwitz przewija się bardzo duży procent światowej opinii publicznej, która później promieniuje na świat. I ja się nie dziwię, że później są takie zwroty typu polskie obozy koncentracyjne, bo tak naprawdę
te masy ludzi, którzy przyjeżdżają do Auschwitz, oni wyjeżdżają z taką świadomością, że tam ginęli wyłącznie Żydzi, nie ginęli Polacy. I tak jak mówię, nie jest to absolutnie skierowane przeciwko narodowi żydowskiemu, który walczy o swoją pamięć, ale bardzo brakuje takiej informacji tam, przed tym obozem, o którą będą walczyć Solidarni 2010, podstawowych informacji o tym, że Polacy byli ofiarami II wojny światowej, o tym, że Polacy byli okupowanym krajem, na terenie którego niemieckie państwo, niemiecki rząd, niemiecki, nie nazistowski, niemiecka armia wybudowała obozy koncentracyjne. Takiej informacji niezwykle brakuje przed wjazdem do Auschwitz, przez które przewija się tysiące, setki tysięcy ludzi opiniotwórczych. I bardzo państwa, bo to jest tak naprawdę apel do państwa, bardzo tego brakuje. Solidarni 2010 będą próbowali ustawić takie stędy informacyjne, ale żeby to nie wyglądało na pojedynczą, skromną inicjatywę społeczną, ale inicjatywę, która moim zdaniem powinna być wsparta przez państwo, które walczy o swoje dobre imię i buduje swoją własną politykę historyczną. Proszę państwa, ja powiem tak. Proszę państwa, pani zwróciła, bo jeszcze pani była łaskawa zwrócić się o mnie o poparcie i zrozumienie dla kobiet. Ja sądzę, że w tym zakresie, w jakim to jest możliwe, my będziemy tego wsparcia udzielać. Ale pani też opisała życie kobiety, małżeństwo, dziecko, rodzina. No ja bym chciał, żeby tak w Polsce to wyglądało. No, państwo wiecie, że ten model się niestety w tej chwili często rozkłada i to jest nasz wielki problem. Ale no, dziękuję za to pytanie. Powtarzam, wszystkie te przedsięwzięcia, o których tutaj mówiłem, a to było przecież tylko część, które planujemy, są skierowane w równym stopniu do kobiet, a może nad większym i do mężczyzn. Jeżeli chodzi o to, co pani Stankiewicz była łaskawa tutaj powiedzieć. Proszę o ciszę. Otóż tak. Pani podniosła problem niesłychanie ważny, który ma, można powiedzieć, dwie płaszczyzny. Pierwsza z nich dotyczy odpowiedzi na to, co my mamy w tej dziedzinie zamiar zrobić. No oczywiście mamy zamiar tego rodzaju akcje, o których pani mówiła, wspierać, a także samodzielnie jako państwo prowadzić. No, po to między innymi jest Ministerstwo Kultury. Ale jest sprawa druga, dużo trudniejsza. Ja oczywiście nie znam szczegółów, nie wiem, dlaczego ta wystawa jest zamknięta, ale mogę snuć tu pewne przypuszczenia. Otóż pewna część ludzi, bo niech nie określę ich jako inteligencję, ludzi wykształconych i mających nawet pewną pozycję społeczną czy pozycję intelektualną, po prostu gotowa jest w imię uzyskiwania jakichś dóbr, no najczęściej to są tak zwane granty, albo nawet tylko w imię takiej traktowanej jako wartość sama sobie poprawności politycznej, no po prostu zupełnie zapominać o naszym interesie narodowym. No trzeba o jednej rzeczy pamiętać, że dzisiaj w Polsce ten przekaz główny, ten w ramach tego przekazu głównego, opinia o Polsce jest taka właśnie, jak pani tutaj przed chwilą mówiła. I kwestionowanie tego nie daje dobrej pozycji w różnych bardzo wpływowych i mogących pomóc, a także mogących zaszkodzić środowiskach na świecie. A ten zewnętrzny punkt odniesienia jest niestety dla bardzo wielu ludzi u nas w tej chwili decydujący i to właśnie w wielkiej mierze, czy przynajmniej niemałej mierze dotyczy także środowisk akademickich. To jest bardzo smutne, ale no, trzeba to brać pod uwagę i trzeba oczywiście z tym walczyć. Ja tu się całkowicie zgadzam, że trzeba z tym walczyć. To skądinąd dotyczy także samorządów. No, kiedy zbliżała się 90. rocznica odzyskania niepodległości, no to w wielu miejscach na ziemiach zachodnich no, mówiono, że no, miejscowe
muzea nastawione są na sprawy lokalne. Bardzo często te sprawy lokalne były, można powiedzieć, cofane przed rok 45 i stwarzano taką fikcję ciągłości, której w najmniejszym stopniu nie było. No były te różne zachwyty nad tym, że jest 19 noblistów ze Śląska. No, ja bym chciał, żeby chociaż tyle było z Polski, bo jest dużo, dużo mniej. Ale ci nobliści z Polską nie mają nic wspólnego. No, Niemcy, no, po części oczywiście żydowskiego pochodzenia, bo 34% noblistów w ogóle w dziejach świata to ludzie żydowskiego pochodzenia, w tym bardzo znaczna część noblistów niemieckich. I tyle. No, próbowano z tego robić tradycję, do której po prostu nie mamy żadnego prawa i to jest kompletna bzdura. No, absolutna, totalna bzdura, ale niestety no, ludziom bardzo często to w głowach jakoś mieszało, tym przeciętnym ludziom. No, to jest już z kolei właśnie postawa miejscowych samorządowców, bo to im podlegają tego rodzaju muzea. Trzeba z tym walczyć. Pamiętajcie Państwo, że my musimy walczyć ze swego rodzaju symboliczną agresją innych, ale musimy też walczyć ze własną słabością i ze straszliwą słabością polskich elit. I tych lokalnych, i tych centralnych. One są dzisiaj z punktu widzenia interesu narodowego, no łagodnie mówiąc, nie tak, jak być powinny. Nie w całości oczywiście, bo jestem przekonany, że ci wszyscy, którzy tu siedzą, to też jest elita, ale to jest jedna elita, tam jest ta druga, lepiej usytuowana, bardziej wpływowa, która no, ma taką postawę, o której przed chwilą mówiłem. Ale na pewno nie można przyjąć, oczywiście to nie jest uwaga do pani, bo jak bardzo pani nie przyjmuje tej postawy, to ja wiem, jak pani bardzo potrafi mieć inną postawę. Ale nie można przyjąć postawy opuszczenia rąk. Wszyscy są przeciw nam, nic nie możemy zrobić. To nieprawda, że duży naród w środku Europy nie może nic zrobić. Może, tylko musi chcieć, musi działać w tym kierunku, musi wybierać właściwe metody, musi być zdeterminowany, a w ciągu jakiegoś czasu, bo na pewno nie z dnia na dzień, nie z tygodnia na tydzień i nie z miesiąca na miesiąc, ale w ciągu lat można bardzo, bardzo dużo zmienić. Oczywiście to jest walka także z takim epatowaniem się części tych, no głównie takich mających słaby background, elit, to tym stosunkiem do innych, stosunkiem do mas ludowych, że one są takie złe, obrzydliwe i tak dalej, choć oni sami się z nich wywodzą, niekiedy nawet tylko w pierwszym pokoleniu. No to jest takie zdarzenie, znaczy taka postawa związana z kompleksami, z tym walczyć szczególnie trudno, ale też trzeba. Też trzeba ludziom tłumaczyć, że w Polsce była elita chłopska, ta bardzo dobra elita, była elita robotnicza, znakomita, można powiedzieć jeszcze chyba lepsza, PPS-owska, socjalistyczna, że to byli naprawdę przedstawiciele polskich elit, nie tych inteligenckich, ale innych. O tym też trzeba pamiętać. No i to właściwie jest wszystko. Cała reszta to już jest nasze działanie, mam nadzieję, wspólne. Mam nadzieję, że zaczniemy je na jesieni przyszłego roku i że doprowadzimy Polskę tego, o Jezu. No widzą Państwo. Tego roku, proszę Państwa, i że przyniosą te zmiany, o które wszyscy walczymy i że znów jak w latach 2005-2007, i nie ukrywam, że to jest największa duma mojego życia i jego sens. Wielu ludzi mówiło, że no w tym czasie się żyło w wolnej Polsce. No będziemy żyli w wolnej Polsce. Chciałem zakończyć wieczór, podziękować panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za to, że do nas przyszedł i zaprosić go po zwycięskich wyborach parlamentarnych po raz drugi do nas. Dziękuję, Jarku. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję i naprawdę wychodzę stąd wzmocniony. Dziękuję bardzo.